dzień dobry, witamy Was serdecznie. Zaczynamy specjalny eurowizyjny podcast. Jest ze mną dzisiaj Nikola. Ejka, dzisiaj się pojawiłam jednak. Nikola się z nami dzisiaj pojawiła. Miała być ostatnia, ale została wstępnie podmieniona na Kozana. Straszne rzeczy się tutaj dzieją. Więc dzisiaj Nikola z nami jest i mam nadzieję, że się cieszycie. No i z nami jest Kozan, który ostatnio podmieniał Nikolę, a dzisiaj nie musi podmieniać Nikolę, tylko sam z siebie jest. No więc tak, dzisiaj mamy dla Was specjalny podcast. Specjalny podcast, który będzie poświęcony najśmieszniejszym występom z preselekcji. I to występom, które są, powiedzmy, delikatnie mówiąc, spektakularne. Szczerze powiedziawszy, przygotowaliśmy bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo materiałów dla Was na dzisiaj. Pewnie usłyszycie w trakcie, bo kontentu takiego śmiesznego i dobrego jest co niewiara z eurowizyjnych preselekcji. Więc przejdźmy do rzeczy. Pierwszymi preselekcjami, na których będziemy chcieli się skupić, będzie albański festiwal Kengash, czyli preselekcje, które mieliśmy w tym roku. Mieliśmy w tym roku dość niedawno, parę tygodni temu, i to był festiwal, który dla większości z nas służył za wejście w sezon selekcyjny. Pamiętasz, Nikola, które było twoje pierwsze festiwali Kengash, które oglądałaś? Pierwsze festiwali Kengash chyba mój pierwszy sezon selekcyjny, to był rok 2017, ale chyba w fiku, czyli w grudniu 2016 jeszcze nie oglądałam, więc moim pierwszym fikiem był ten rok później, czyli wtedy, kiedy Eugen Busch Pepa po prostu wygrał, to są takie moje pierwsze wspomnienia, jeżeli chodzi o film. Dla mnie też Eugen Busch Pepa i znamy swoje jakby opinie na temat tamtego festiwali Kengash. Chyba nie byliśmy zadowoleni z wyniku, z tego co pamiętamy. Wtedy, jeżeli tak się cofnę do tego grudnia 2017, byłam bardzo niezadowolona z wyników, ale dosłownie kilka dni wystarczyło, żebym się nawróciła i kocham Eugenta całym serduszkiem. I tak pozostało do dziś. Festiwali Kengash 2017 na 18 rok chyba nie było zbyt memiczne pod względem piosenek. Ja pamiętam najbardziej klamy z dekoderami, które to było wejściem. Kozan, jako chyba najmłodszy z nas, nie do końca był w stanie odczuć to piękno tego fiku, tego starego, dobrego fiku, tego toporynego, okropnego, który to powoli zaczął umierać na naszych oczach, bo praktycznie źródłem memowatości fiku była jednak ta amatorskość, to takie przegadanie, to takie wielkie interwale z udziałem większości starszych osób, które to w sumie mieliśmy nawet w przypadku tego roku, ale nie na taką skalę jak ostatnio. Kozan, nadrabiałeś może fiki z tego 2018-2019 roku, czy któryś występ jakoś specjalnie przyciągnął twoją uwagę? Jako że zacząłem ogólnie historię z fikiem na 2020, jak dobrze pamiętam. Amator. Ja wiem, że to jest amatorszczyzna straszna, ale się uczę dopiero. Strasznie mi szkoda, że tak jak mówiłeś, nie miałem szansy oglądać tych złotych fików, bo już te fiki 2020, teraz te bardziej współczesne, to jest nic w porównaniu, znaczy z tego co słyszałem, bo oczywiście nie mogłem oglądać wcześniej, z takimi wcześniejszymi. A z tych właśnie fików, co powiedziałeś, na przykład z 19 roku, to na pewno mogę tu powiedzieć o pewnym utworze, który nazywa się Leila i jest to fiku z 2019 roku. Posłuchajmy sobie za chwilę Leili. Nikola, może wytłumaczmy kontekst, dlaczego Leila, który nie jest utworem, który może być specjalnie chyba zapamiętywalny jako śpieszna piosenka. To dlaczego ta Leila aż tak bardzo stała się w sumie memem? Chodzi o coś. Tak, tutaj chodzi głównie o występ, bo tematyka utworu w sumie nie jest zabawna. My tak naprawdę nie wiedzieliśmy wcześniej, o czym jest ten utwór. Tylko został on
dość dziwny sposób przedstawiony na scenie i przez to ja po prostu, myśląc o tym, mam właśnie przed oczami tę po prostu wizualizację, które zaraz sobie zobaczymy, zamiast tego utworu. I było trochę ha, 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 hi, 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 a potem okazało się, o czym jest ten utwór naprawdę i tak takie, trochę nie rozumiałam do końca tego. Znaczy no, rozumiałam, co chcieli przekazać, ale troszeczkę tak wyszło to karykaturalnie. Ale co by tutaj nie mówić o Leili, później wygrała nagrodę studentów na tamtym fiku, więc młodych ludzi zachwyciły te piękne wizuale, które sobie zaraz obejrzymy. Zobaczcie fragment tego występu. Nicola, szykuj flet do zagrania instrumentala. No, schowa. Okej. Jeżeli chodzi o występ do Leili, no to połączyliśmy smutną piosenkę o bardzo ważnej tematyce z... W brzuchu, dziury w brzuchu. Jezu, Mateusz Bochta, jesteś bardzo cicho w stosunku do nich. Możesz po... Aha, poszedł sobie. Okej, dobrze. Bo połączyliśmy utwór z mega cukierkowymi wizualami z dziurami w brzuchach i jakby no, to było akurat mocno spektakularne. Cały ogólnie fik wizualnie w 2019 roku był bardzo, bardzo, bardzo niespójny. Bo mieliśmy między innymi coś takiego jak noce były wizualne. Ogólnie fik 2019 stało się takim trochę... Jest takim na dole takiego iceberga, dlatego że nie ma występów nigdzie z tego fiku, bo RTSK zaczęło kasować występy z fiku. No i niestety nie jesteście w stanie zobaczyć takich rzeczy jak Dylan Erka ukryty w... ukryty? Jak to opisać w ogóle? To mi przypominało na przykład Azerbejdżan 2013, jak tam pan z Azerbejdżanu miał taki... pudełko szklane, nie wiem jak to nazwać, jak tam tańczył z tą tancerką, to właśnie Dylan Reka miał coś podobnego na scenie, z tym, że on miał to takie, mam wrażenie, po prostu, nie wiem, wzięte z jakiejś piwnicy czy z jakiegoś strychu i w ogóle nikt tego nie umył, tylko w takie, jakie to było, po prostu wniósł na tą scenę. On sobie tam siedział, śpiewał przy tym, po czym na koniec jeszcze pojawił się nie wiadomo skąd żyrandol i to była koncepcja Dylana Reki na występ eurowizyjny, bo to właśnie Dylan te wszystkie lata takie... na żyrandolu. Tak, te wszystkie takie właśnie bardzo kreatywne występy były pod kątem tego wieczoru eurowizyjnego, więc no, nie wnikam, co miał na myśli, ale no, to była jego wizja. Jeżeli by wygrał fik, tak by wystąpił na Eurowizji, no okej, no jakby nie, będę tego już komentować. I Dylan Erka, co warto powiedzieć, startował wtedy z pozycji trochę takiej elwany, powiedzmy. Współczesnej, czyli jakby to był zdecydowanie największe nazwisko od tego fiku i nazwisko typowo pod młodych ludzi, którzy to młodzi ludzie dawniej nie głosowali na fiku, co było oczywiście słuszną praktyką, bo nigdy młodzi ludzie nie powinni decydować o takich ważnych rzeczach jak wygrana na fiku, no jakby szanujmy się. Ale latanie na żyrandolu było niezwykle spektakularne. Mieliśmy jeszcze także Miłda, który to Miłd... Miłd ma ciekawe pomysły na występy i to akurat mogliście zobaczyć nawet patrząc na wcześniejsze lata, chociaż ostatni był akurat w miarę normalny, nasz reprezentant San Marino. Tak, w tamtym roku było bardzo spokojnie jak na Miruda, ale ogólnie możemy zostać przy jego postaci, bo właśnie przy jego debiucie pozdrawiamy Mateusza Bochnę przy tej okazji, ponieważ był to jego studyjny faworyt i Mirud przy jednej w sumie balladzie wyszedł na boso na scenę, postawił sobie ławkę i tak sobie ten występ wyglądał, po czym Mirud do finału fiku nie wszedł. Rok później totalnie zmienił klimaty, do finału się już dostał, ale ten występ był... Występ Dylana również był spektakularny, ale ten wyszedł Mirud.
przez jego wyraz twarzy podczas tego występu, który był akurat, no... Właśnie, do tego zmierzałam. Do tego zmierzałam, że Mirut po prostu wyszedł, zaczął tańczyć i miał minę pod tytułem Matko, zostawiłem żelazko w mieszkaniu włączone. I tak to wyglądało na każdej nocy tego fiku po prostu. Ale no muzycznie się jakoś obronił, dziady jakimś cudem takie tempo do finału wpuściły. Ale no, legendą został przez to. No i potem już rok później się uspokoił, miał nawet, nie pamiętam za bardzo tej piosenki, pamiętam, że wrócił tylko do ballady, ale nic totalnie spektakularnego nie zrobił. Więc za te dwa pierwsze występy zdecydowanie tu Miruda będziemy wspominać. No i teraz jak zostanie reprezentantem San Marino być może, bo nie wiem czy słyszeliście, oglądający na kanale Mirut, obraził się na Albanię i teraz został jakby San Marińczykiem i tam będzie próbował walczyć o Eurowizję. Trzymamy oczywiście kciuki. Bardzo trzymamy, mamy nadzieję, że będzie podobnie wspaniały występ jak może jakaś ławka, jeszcze choreografia do tego. Jeżeli chodzi o 2019, no to mieliśmy także występy starszych panów z papieżami. Ogólnie papież był motywem przewodnim fiku 2018 na 19, dlatego że mieliśmy papieża na wizualkach, mieliśmy papieża w reklamie, to była legendarna reklama RTSH, dekoderów, w których mieliśmy takiego amatorsko stworzonego papieża w pańcie, której nagle była animacja, jak się ten papież przewraca i wali razem z budynkiem. Wspaniale to, wspaniale. Uwielbiam reklamę z papieżem, teraz już takich reklam nie ma. I to jest jeden nie, z powodów... Nie, właśnie niestety nie. Znaczy tak słyszałem, bo nie oglądałem, ale to jest jeden z powodów, dlaczego fik umiera. Ja myślę, brak reklam z papieżem. Ale ogólnie nie chce się oglądać tych reklam już, no. To reklamy są nudne, są zbyt normalne. Ale jakby ja bardzo szanuję, że w Albanii jednak została cały czas, po dziś dzień została dusza takiego szaleństwa i cały czas są interwale ze starszymi panami. Nawet do tego roku, jak Piotr Franczewski może im wyjść na scenę i prowadzić monolog albo przypadkowy interwal taneczny o pierwszej... Tak wiemy, że Nikola zrobiła cover intro przez chwilę. I Koli zalagował lekko internet i troszkę się... Tak, to jest norma u mnie niestety, więc przepraszam, możecie mieć tego jeszcze się będzie... Chwilę, ale no, to jest ulega naszych podcastów live i bardzo, bardzo jesteśmy też wdzięczni, że piszecie nam na czacie, bo nie powiedziałem tego akurat wcześniej, ale no, dzisiaj nie będziemy mieć tego ostatniego segmentu, więc jesteśmy mega wdzięczni, jak nam będziecie jakieś rzeczy odnośnie tych preselekcji też rzucać, bo mimo, że mamy tych fragmentów bardzo dużo, to wiemy, że o części preselek znowu zapomnieliśmy, więc... Tak, Bartku, po Janie Pawle II nie ma już papieży, więc nie można, nie ma fiku, po prostu fik umiera. Ale myślę, że powinniśmy poświęcić czas na zobaczenie specjalnie przygotowanego i wyciętego interwalu tanecznego z tegorocznego festiwalu Kęgierz. Proszę, macie to jest dla was. Jeżeli chodzi o ostatnie fiki, no to wiemy, o kim trzeba jeszcze powiedzieć i jest jeszcze postać. Jakby Albania ma swoich trzech jeźdźców apokalipsy. Kim są albańscy jeźdźcy apokalipsy? No to tak, oczywiście Bojken Laku. Bojken Laku, który niestety ostatnio nie startuje, ale on teraz jest... Musimy wam rozrysować, to czekajcie. No, jakimś teraz, kim on teraz jest? Jakimś dyrektorem wykonawczym? Kimś tak, to tak, jest przy produkcji show teraz. Drugi jeśli z Apokalipsy, Elton Deda, który też niestety nie bierze udziału. W tym roku był w jury na przykład, można było go zauważyć jako jurora, ale my tęsknimy za nim jako uczestnikiem. No i trzeci, który... zachwyca nas rok w rok chyba to był czwarty jego udział z rzędu, Castro Zizo. I tutaj chyba musimy się zatrzymać na troszeczkę dłużej, bo to jest spektakularna postać zdecydowanie. To jest spektakularna. Ale jury jest zachwycony nim, szczególnie w tym roku. Oczywiście, bo Castro Zizo startował po raz pierwszy na fiku jako taki jeden z, jakby się nam wydawał, jeden z dziadów po prostu takich typowych fikowskich. Kiedy on miał utwór, gdzie sobie występował w czapce o lasce, po czym się okazało, że ten starszy dziadek ma w rzeczywistości miał wtedy 35 lat i potem od tego czasu jest dosłownie co roku w preselekcjach. No i prezentuje bardzo spektakularne utwory, które zdobywają wielkie poparcie jury, a
a sam każdy z jest zapraszany do Stanów Zjednoczonych, pokazując jego dorobek artystyczny. Tak, to jest albański tercet. Tak, Bartku. Castro Ziza, Boykan, Lako, Elton Dada to jest albański tercet egzotyczny. Ale ja bym oglądał takie karty z Eltonem Dadą albo z Boykanem Lako, jak się nazywa ten polski od przepowiedni, Jezu. Ten wróżbita taki, który się odpala. Azoteriusz na kurwie, pamiętam ten film. Tak, to jest on! Tylko jak on się nazywa, Jezu, trzeba to sprawić. Ale koniecznie, koniecznie. Myślę, że powinniśmy wysłuchać fragmentu tegorocznej propozycji Castro Ziza, którą oczywiście znacie, bo jakby wiecie, że jesteśmy po prostu wielkimi fanatykami Castro Ziza i że tutaj można dostać po prostu bana, jeżeli się Castro Ziza nie szanuje. Każdy szanuje Castro Ziza, więc jakby to zasadne zagrożenie. Okej. Tutaj mamy na czacie, że jeszcze był Jerzy Leka, który śpiewał rok temu w duecie z Albanem. Jeżeli się nie mylę, Jerzy Leka to jest ten, który miał papieża na wizualkach, ale nie jestem w 100% przekonany, bo tam było trzech, w 19 roku było trzech starszych panów i jeden nie żyje z tego, co pamiętam. Dwóch żyje. Elton Deda był wtedy, na pewno. Elton Deda żyje na pewno, ale był Cutie Podrani i Jerzy Leka. Który z nich nie żyje, który z nich właśnie miał papieża na wizualkach. Tak. Czy chcemy coś jeszcze dodać do Albanii? Czy jeszcze mamy jakieś postaci? No, o Albanii powiedzieliśmy więcej w ostatnim swoim podcaście, bo jakby Albanią się trzeba zachwycać. I to są chyba jedne z naszych ulubionych preselekcji, bo one mają swój klimacik, one są unikalne, w sensie niby to jest podróbka festiwalu w Sanremo, ale jednak ten unikalny, amatorski charakter dodaje piękna. No jest, jakby FIK to jest dla mnie połączenie wszystkiego, co najbardziej cenię w preselekcjach, czyli tak. Jest odrobina dobrej muzyki, jest odrobina memiczności, jest odrobina takiego przegadania, na przykład jak właśnie zaproszenie tego pana, którego Hubert nazwał Piotrem Frączewskim w tym roku. No wszystko to po prostu, jeszcze do tego te preselekcje, no nie były pierwsze w tym roku, rok temu też już nie były pierwsze, ale jakoś tak zawsze fani mają zakodowane, że FIK to jest to otwarcie sezonu, więc po prostu wszyscy tak zawsze czekają na ten FIK i no ja naprawdę kocham ten FIK, chociaż na przykład jestem rozczarowana, bo w tych najpiękniejszych latach, o których mówiliśmy, czyli na przykład w 2019 roku, no to przecież FIK nie zaczynał się punktualnie. Teraz oni zaczynają punktualnie, a kiedyś, nie wiem, powiedzmy, był zaplanowany na 21, a od 21 do 21.40 był zapętlony ten sam blok reklamowy, więc te reklamy właśnie z papieżem, dekoderów, to po prostu były zapętlone w tym czasie po 10 razy i każdy już je znał na pamięć, więc za tym trochę tęsknię, ale i tak FIK miłość największa. W 19 roku, z tego co pamiętam, 18 na 19, to przy FIK-u jest bardzo ciężko powiedzieć odnośnie roku, więc my tak skaczemy, że czasami można się umknąć o jeden rok. Ale tam była taka sytuacja, że pamiętam godzinę 30 i poczekaliśmy na pierwszy występ podczas jednej nocy. Więc no tak, a teraz od razu zaczynają praktycznie i się wyrabiają w czasie, więc to jest po prostu bardzo duża zmiana. Bardzo duża zmiana, naprawdę. Więc jakby duży progres. Okej, kończymy myślę segment albański. I pora przejść do innych preselekcji, które zaczynają się dość szybko. Może nie zaczynają się dość szybko, ale piosenki publikują dość szybko. Bo jednym z pierwszych państw, które zawsze publikuje swoje utwory, jest Estonia, która to Estonia też jest krajem spektakularnym. Jakby jesteśmy tutaj z Kozanem i wiecie, że my jesteśmy wielkimi fanatykami Estonii, ale postaramy się nie gadać specjalnie dużo o Estonii, się skupić na paru śmiesznych występach, szczególnie myślę z roku 2019. Wtedy pamiętam, ja oglądałem tę preselekcję z Nikolą właśnie. I byliśmy zachwyceni tymi półfinałami. To były półfinały, w których dosłownie wszyscy robili dziwne rzeczy na scenie. Praktycznie wszyscy. I mieliśmy na przykład takie wspaniałe utwory jak Paremu Pęk. Nikola, opisz mniej więcej ten występ. Za chwilę widzowie zobaczą go, ale spróbuj wytłumaczyć, co za chwilę przygotować ich na to. Nie,
Zastanawiam się, jak ja mam to wytłumaczyć, bo ja cały czas, jak sobie wyobrażam ten występ, to po prostu nie wiem, co ja właśnie widzę. Po prostu pan wokalista został pomniejszony, została mu wycięta głowa i został zrobiony z tego taki fajny efekt. Nie wiem, jak to inaczej opisać, to najgorsze, co oni zrobili na żywo. Zobaczmy, jak wyglądał ich występ. Nie wiem, co właśnie zobaczyliście, my też nie do końca wiemy, bo ten utwór był absurdalny. W sensie, ta piosenka sama w sobie w wersji studyjnej już była dziwna, bo opierała się na tere-tere i absolutnie nie miała sensu. I na harfie żydowskiej, czyli tym instrumencie, który tam widzicie na wizualkach, jest on właśnie charakterystyczny z innym estońskim artystą, z Meisterianem, do którego przejdziemy za chwilę, bo on właśnie się, jego twórczość opierała się na tej harfie żydowskiej. Tak, Nikola Sitko zrobiła małego skatmana wcześniej, ale jest okej. Okay. Jezu, co znów? Ja przepraszam za mój internet, ja naprawdę nie mam na to wpływu. Dobrze, to jest rozrywka dodatkowa, to jest element po prostu sztuki artystycznej. No i tak, i żeby to było jedno parę, był pęk, ale w tym samym półfinale jeszcze były inne piosenki, które były równie doskonałe i miały równie doskonałe występy. Bo nie dość, że te preselekcje były robione w kolejniku, to jeszcze były robione w kolejniku w taki sposób, że artyści dostali dużą wolność artystyczną w przygotowaniu występów. I to tak dużą, że to im się trochę wymknęło spod kontroli. Bo mieliśmy na przykład takie hity jak Wusyn Die Katzen, którego tu fragmentu niestety nie mamy, ale większość z was pewnie kojarzy tę piosenkę, jeżeli nie, to z całego serca polecamy. Ale co jeszcze mamy takiego spektakularnego z tego 2019? Ja wiem, co ja mamy. Bardzo zapamiętałem te, dobra, to może pewnie Kozan się wypowie, bo ja więcej... Mamy, bo... W ogóle ja śledziłem preselekcję w tym 19 i ja... Miałeś 3 lata wtedy. Ja wiem, że miałem 3 lata, ale nie wiem, dlaczego nie kojarzę żadnych z tych piosenek ze Stanów. Bo one nie wyszły do finału. Może. Może właśnie przez to, ale ja wiem, że tutaj warto przytoczyć piosenkę Supernova od Ranelle. To, co ona zrobiła na żywo, to jest absolutnie niesamowite. Ja mam w głowie cały czas reakcję Nicoli na żywo, na ten występ. Gdzie to było, Jezus Maria, co tu się dzieje i różne innego słowa, których nie jesteśmy w stanie za bardzo przytoczyć. Panie Frobisher, Wusyn Die Katzen nie było śpiewane na zakończenie roku, tylko na festiwal międzynarodowej kultury. I to nie było śpiewanie, tylko tańczenie. Bardzo nieścisłości i fake newsy się rozsiewasz. Niektórzy wiedzą, o czym ja mówię. A ci, którzy nie, to nawet lepiej. Dobrze, posłuchajmy może Ranelle i Supernowy. Oto pani, która robiła trochę zawściekłą babę, wokół której było dwóch pomalowanych na zielono ludzi, którzy tarzali się po scenie i po podłodze i mieli wokół siebie kule disco, które celowali w światło, tak żeby odbijało to światło w cekinową sukienkę wściekłej baby. Do tego nie było żadnych wizuali, tylko losowe światła dosłownie wszędzie porozsypywane na scenie. Doskonały występ. To ja teraz powiem od siebie, bo ja z kolei jak sobie pomyślę o tamtym Estee Lauder, to pierwsze co mam w głowie to panie od Oculusa i ich wielkie efekty ze Snapchata na cały ekran, które po prostu trzeba zobaczyć, bo to naprawdę mam to do dzisiaj po prostu przed oczami. Jak tylko pomyślę Estee Lauder 2019, to od razu mam taką wielką twarz śpiewającą tą piosenkę przed oczami. Naprawdę, to było coś. Lima.
jeżeli oglądacie i jakby bardziej jesteście into Estilau, to kojarzycie pewnie, że ta pani, która śpiewa tam po prawej stronie, to jest legendarna Crystal Astaire, która jest znana z tego, że miała 4 świetne piosenki i każdą spieprzyła tak samo na żywo. I to jest jedno z tych wspaniałych spieprzeń. Pozdrawiamy w tym wypadku Zosię, która jest fanką tej pani. Wokalistki to trochę za dużo powiedziane, ale Red było jakby jednym z moich faworytów studyjnie, po czym wydarzyło się na scenie to. Tam jeszcze były takie efekty inne, typowo ze Snapchata, które były zrobione w tak zły sposób i to tak się źle, tak źle się na to patrzyło, do tego tak źle to brzmiało, że naprawdę fajna piosenka została totalnie zniweczona. W końcu to Crystal, no. A czy pomimo tego, że Crystal zrąbała wokalnie, to jeszcze sobie zrobiła z koleżanką taki występ i tego już się nie dało odratować. Absolutnie. No nie, absolutnie się nie dało tego odratować. No bo jednak część występów Crystal wizualnie, na przykład schowanie ją za scenę, jak to było w 2016 roku, to jest najlepszy występ Crystal, dlatego że jej nie było widać na scenie przez 2:30 piosenki. Tylko było słychać dźwięki, trochę mogła się bardziej skupić, nie patrząc się na kamerę. Ale no, Crystal jest bardzo specyficzna. Ogólnie te piosenki w 2019 roku były strasznie dziwne, jeżeli chodzi o dobór piosenek. Bo jeszcze mieliśmy, poza takimi dziwnymi utworami, mieliśmy jeszcze babę z wazonem na głowie. To była pani, która tam, z tego co pamiętam, jury chciała ją wpuścić. Ona się nazywała chyba Sofia Rubinowa, czy Sofia Rubina, coś w tym stylu. I to było strasznie złe, ale mieliśmy też strasznie dużo takich bardzo mocno basic piosenek, w sensie utwory z generatora Estilaul, jak nie wiem, Mine La Pave, czy Follow Me Back, czy w sumie Hold Me Close od Extra Basic, które ja bardzo lubiłem. Zapomnijmy tutaj o występie, ja mi się udało to zrobić, nie pamiętam tego występu. Wcale to nie był mój numer jeden studyjnie i wcale to nie było, a oglądalne, a ja słuchalne na żywo. Wąd? Nie pamiętam tego występu. Jakby od tego czasu Andrzej Zawakin się nauczył wybierać trochę lepszych wokalistów do swoich piosenek, bo jakby akurat ta część nie zawodzi od tego czasu. No człowiek dostał szok absolutny, bo to było słuszne ostatnie, trzecie od końca, no ale jeden punkt od jury, no i widzowie nie byli w stanie tego przesunąć. W ogóle w tamtym roku jeszcze mieliśmy wspaniałe The Swingers, Tanie i Birgit, co nie, Nikola? Tak, cudowne. Nikola bardzo nie lubi tej piosenki, ale live był bardzo fajny, nie wiem o co w ogóle chodzi. Cudowny, jak studyjka. Jak cała twórczość Tani. Jak wielkie artystki estońskiej. Doskonałej wręcz. Nie no, twórczość jeszcze nie jest taka zła. Na przykład jej piosenka z Eurowizji jest całkiem okej, okay, ale tutaj też pomijam, co się wydarzyło na żywo po prostu. Jakby te też wymazałam z pamięci występ totalnie, jeżeli chodzi o pamiętanie. A jeszcze do 19 mieliśmy tam te takie słynne pocztówki. Właśnie Niko nam pisze na czacie, bo ja zapomniałem też o nich, wymazałem. To były starsze panie wtedy w pocztówkach. Kojarzycie je, czy nie? Mi się przypomniały. Bo oni mieli zawsze dziwne pocztówki. W 20 oni mieli takie chyba kres... Nie, 2019 to były takie kreskówki. Nie pamiętam, powiem szczerze. Nie pamiętam. Ale to też było takie... Dziwnie się to patrzyło w ogóle, ale... Chciałbym to odświeżyć, ale teraz nie są zawsze tak dziwne w sumie. W 2020 roku na wyróżnienie chyba zasłużyła jedna piosenka, którą sobie zaznaczyliśmy. Kozan, wprowadź nas ze wspaniałe uniwersum. W którym roku jeszcze raz? W 20 kolejnym. W 20 roku? O, to nawet to jest piosenka ode mnie, ponieważ ja sobie o tym przypomniałem i jak sobie już o tym przypomnę, to już mi z głowy nie wyjdzie. To jest piosenka Kappa Koi LA, jeśli to dobrze przeczytałem, od V Nerit. I najlepszy jest chyba teledysk do tej piosenki. Zresztą nawet na żywo też chyba to było tak samo, że panowie zrobili transformację w kiełbaski. Tak, to jest na żywo absolutna, też. To jest absolutna sztuka estońska, zbyt skomplikowana dla normalnych widzów. Posłuchajmy tego i zobaczmy przede wszystkim ten wspaniały występ.
Kardashian Kim. On ma i obima auto, Rafał i Kepato. Kapakoi LA, doskonała muzyka. I oni niestety nie awansowali w tamtym roku, więc jakby absolutne biedactwo. Oni, to jest żenada. No, żenada. Ale no, jakby obok siebie mieli wspaniałą Marilyn Monroe, która miała mniej punktów od telewidzów niż kiełbasy. Zasłużenie. Kiełbasy powinny wygrać ten televote. A tak właśnie sprawdziłem właśnie, bo w pierwszej rundzie oni byli na 10 miejscu, ale przypominam, że Nice Cloud 4 miejsca są 50 na 50, a pozostałe 2 miejsca są wypierane głosami telewizów. Ile punktów mogło zabraknąć kiełbasą do awansu? Ile głosów, nawet nie punktów? No moim zdaniem nie powinno zabraknąć żadnych punktów i powinni się zakwalifikować, no ale tego nie zrobili. Zabrakło im 50 punktów, byli nad Marilyn Mark, mieli 50 punktów do Udo Sepa, któremu zewakiem podkładał twarz na scenie. Więc jakby kiełbasy wiadomo better. To jakby to są oczywiste sprawy. Absolutnie. Mieliśmy jeszcze w tamtym roku Laurę, która była... Zaraz, w tamtym roku? Nie w tamtym roku. Czy Laura... Nie, Laura była w tamtym roku. Była z Break Me, oczywiście była z Break Me, która skończyła przedostatnia w finale wtedy. Słusznie zresztą, bo była oglądalna i słuchalna wtedy. Jak mocno! Nie, wyłączam się z tego podcastu, już w tym nie uczestniczę. Bo, że Hubert pamiętak obraża Laurę Poldwerę, no to w ogóle... Ja mam gdzieś płytę, czekajcie. Dobrze, wprowadźcie. Tak, zaraz płytę będzie pokazywał, a przed chwilą obrażał królową. Co on sobie wyobraża w ogóle? No niestety, ale jakby, ja uwielbiam Laurę, no ale występ akurat Break Me było jakieś niezłe w jej przypadku. Zaraz znajdę wam płytę. Czekajcie. Możecie wprowadzić kolejną piosenkę albo powiedzieć o 2020 roku, a ja muszę znaleźć płytę. O, ja mogę wprowadzić następną piosenkę, bo to chyba z 2020 to mamy tyle, ale możemy porozmawiać sobie o 2021 i o Redel Tartu. To jest doskonałość. To jest dobra muzyka. Doskonałość. To jest doskonałość po prostu. Ja tu wbiję. O, prezes Telewizji Polskiej przyszedł, witamy. Pamiętam, ja przyjechałem. Live'a nie będzie obrażania Laury. Nie będzie obrażania tak Laury. Jest. Wrócimy do Laury. My jeszcze się pozachwycamy Laurą. Nie znalazłem płyty, niestety. Jestem po prostu oburzony. To jest pierwsze ostrzeżenie. Mateusz Bochno. Poszedł sobie. Aha, poszedł sobie. Okej. Okay. Nasze SB lokalne. Dobrze. Dobra, zanim przyszedł, zachwycaliśmy szczelni pozbawienie Eurowizji i tak, posłuchajmy ich właśnie. Posłuchajmy sobie Redel Tartu już. Już prezentujemy Redel i Tartu. Przypominamy, że panowie z Redel byliście w 2013 roku z równie wspaniałą piosenką. Ryba, upery, pusty. Doskonała muzyka. Jeżeli nie jesteście ekspertami od języka estońskiego, wiadomo, w takim wypadku ban. Ta piosenka opiera się na tym, że oni wymieniają kolejne miasta z Estonii i mówią, że one są drewniane i że są słabe. No i jakby jest to taka wyliczanka estońskich miast, ta piosenka absolutnie nie ma sensu i jest doskonała przez to. Wiecie. W Estonii jest cudowna po prostu, ale bardzo mnie cieszy. Bardzo mnie cieszy, bo ona znalazła się w finale. To było coś, że Estończycy wpuścili. I pamiętam, nawet jury międzynarodowe, chyba od dwóch jurorów Redel Tartu dostało 8. Od chyba jednego jurora 1, a pozostałe bez guścia ich wyzerowały. Zaraz jeszcze to sprawdzę, ale tak mi się wydaje, że tak było, że 2 ósemki oni dostali. Że 2 ósemki od jury były. Redel Tartu, zaraz. Miało 8 od pana Benego Campa i Sylwie Massi. I mieli od pana Pierre Dumiliona, mieli 1 punkt. Ja zaraz znajdę pana, znajdę tych panów. Pan Ben Camp, zaraz wam pokażę pana Bena Campa. Możecie się dalej zachwycać. Cudowny człowiek. Tak, możemy się nim pozachwycać. Cudowny człowiek, docenił dobrą muzykę. Naszego spotkania dzisiejszego. Czemu on tak, ma tylko zdjęcia jako...
to dziwne awatary z Facebooka, z Metaversum. Nieważne, ale znajdę zaraz jakoś... Jezu, co ja znalazłem właśnie. Nieważne. Anyway, myślę, że powinniśmy się pozachwycać jeszcze jedną piosenką z Estonii, a w sumie bardziej interwalem od Laury, o którym wcześniej skrytykowałem. Dlatego, że poza piosenkami, czasami w preselekcjach spektakularne są interwale, tak jak w przypadku interwalu albańskiego, tanecznego, to w tym roku, bo Laura miała wspaniały występ podczas interwalu, dlatego że Laura co roku, wiadomo, startuje w preselekcjach, poza jednym razem albo startuje, albo prowadzi, albo robi interwal. W zeszłym roku, w sumie w tym roku, jednocześnie prowadziła ćwierćfinał i jednocześnie występowała w interwalu, goniąc sobie po scenę z wężem, jak Britney Spears. Zobaczmy ten wspaniały występ, bo trzeba się im trochę pozachwycać. Oto Laura z tegorocznego Estee Lauder. Proszę, co powiecie o tym wspaniałym występie? No, Laura jest królową i tu nie trzeba nic więcej mówić, a ty teraz nie udawaj fana, bo wszyscy słyszeli, co mówiłeś chwilę temu, więc możesz się teraz nie podlizywać, bo każdy to słyszał i wie, jaki jesteś dwulicowy, nara. Ale Laura wtedy, ale Break Me było słabą piosenką po prostu, w sensie Laura jest ikoną, ale każdej ikonie zdarza się po prostu jakaś wpadka i to jest wpadka jak w przypadku Laury, bo wiecie, no, jakby... no co mam powiedzieć, jestem hejterem, no. Jestem hejterem. Powracając do chwilę do Redeltartu, to w komentarzach Bartek pisze, że pan Pierre, nie wiem jak czytać to nazwisko, który dał Redeltartu 8 punktów, napisał City Lights. To w końcu usłyszałem, jak brzmi dobra muzyka, a nie to, co stworzył. Dokładnie. Dostał wtedy olśnienia, że to jest to, co on chce pisać. Coś z typu tartu. Mam nadzieję, że napiszę piosenkę dla Belgii w tych klimatach na 2024, bo teraz im się preselekcji zachciało. A może Redel po prostu trzeba ściągnąć tam. Jakby, no... Trzeba zaufać właściwym reprezentantom. To jest ten kierunek, w kierunku którego powinniśmy pójść. Mam jeszcze przygotowaną jedną piosenkę z Estonii. Jest to utwór od Meister Jana, ale pójdziemy w kierunku mocno nieoczywistym. Dlatego, że podejdziemy do jednego z pierwszych podejść do Meister Jana. Wtedy w formie zespołu Armastus. I ja bym chciał, żebyście posłuchali fragmentu tego utworu, który estońska telewizja uznała, że zasługuje, żeby go wpuścić do stawki. My nie powiemy na jego temat nic. Once I met the young girl, I wanted to penetrate her world, to make sure she would always be a young girl. Okej, okay, przejdźmy do kolejnego kraju. Jaki będzie kolejny kraj? Daleko nie uciekamy, ponieważ lecimy na południe, a dokładnie do Litwy. Naszą przygodę z Litwą, poprzez Litwę, naszą przygodę z Eurowizją rozpoczęła Nikola. Jak wyglądało twoje wejście w Eurowizję na preselekcję, Nikolo? Bo to tak, ja opowiem tą historię, być może ktoś ją już słyszał, ale być może nie. To jest taka moja anegdotka. W roku 2017 to był pierwszy weekend lutego chyba, bo jak dobrze pamiętam, leciał wtedy pierwszy półfinał Melfestu, pierwszy mój Melfest, pierwszy w ogóle sezon selekcyjny. No i tam się działo, no, kilka preselekcji naraz, wiadomo, jak to w lutym. No i ja sobie oglądałam tam ten Melfest i mówię, a przerzucę się na coś innego, bo coś tam na tym Melfeście se gadali. No i włączyłam sobie Litwę, bo ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że Ataranka to jest dla widzów o mocnych nerwach i w ogóle jaki to jest stan umysłu, to co tam się dzieje. Jeszcze tym bardziej, że to były czasy Ataranki, gdzie oni mieli chyba ponad 40 piosenek w stawce wtedy, o ile dobrze pamiętam, chyba 48 mieli wtedy.
coś w tym stylu. No i ja sobie przełączam tę preselekcję. Włączam, a twój występ akurat miała Lolita Zero i rozwalała arbuzy na scenie. I to było pierwsze, co ja w życiu widziałam, jeżeli chodzi o preselekcję Litwy. No, to taka moja historia z życia. Możemy przy Lolicie już zostać, jak już opowiedziałam właśnie o Lolicie Zero. Lolita Zero, jej pierwsze podejście opierało się właśnie na rozbijaniu arbuzów ręką i na wspaniałym utworze, który brzmiał następująco. Get up and run. Doskonała muzyka. To jest absolutna sztuka. To jest utwór, który awansował do finału i to muzycznie zasługiwał absolutnie na finał, bo to jest ikona. W ogóle nie wiem, możecie zobaczyć w tle, kto tak naprawdę śpiewa tę piosenkę. Jest to Mateusz Bochna. Mateusz Bochna śpiewał z Lolitą Zero, oczywiście. Mateusz Bochna jest wielkim artystą. Jest po prostu uniwersalny. Jestem telewizji polskiej, wokalistą, który reprezentował Litwę, Azerbejdżan, Kubą Gutowskim. Jest naprawdę, Mateusz Bochna to jest człowiek bardzo wielu twarzy. Specjalista od wszystkiego. Okej. Kozan, jak wyglądała twoja pierwsza reakcja na tebie z Lolitę Zero? Pamiętam, że jak mi pierwszy raz pokazałeś ten występ Lolity właśnie z 17. Ja nie jestem w stanie wybrać, która Lolita jest lepsza, czy ta z 17, czy z 22, ponieważ obydwie mają w sobie to coś, ten litewski kunszt muzyczny, niezastąpiony. Za to kochamy absolutnie Lolitę, za to, że nie boi się pokazać sztuki na scenie arbuzowej. Ja bardzo mocno liczę na Lolitę po polsku. Możecie sobie znaleźć na wodmentach YouTube'a Lolitę Zero śpiewającą Hej Sokoły po polsku. I to jest akurat rozrywka na bardzo mocno wysokim poziomie. Poza Lolitą Zero w 2016-2017 roku pojawiła się jeszcze jedna postać, która również była spektakularna. Nikola, wprowadź nas w uniwersum tej postaci. Jest, słuchajcie, talent, który się zdarza jeden na nie wiem ile, na miliard. Oczywiście mowa tutaj o Vlad Maxie, który po prostu ma... Whitney Houston się chowa przy nim wokalnie. To jest naprawdę... Ja gdy go pierwszy raz usłyszałam, po prostu mówię wow, jaki to jest zdolny chłopak. I po prostu... To, jak go Litwini potraktowali, taki talent wokalny w tych półfinałach, on chyba tam... To chyba za każdym razem był ostatni w telewizji. Jakiś Hubert dał punkty, pamiętasz? Hubert, ostatnio to odkryliśmy, tak, że tak, w którym tak. Przy chyba drugim podejściu nie został wyzerowany przez jury, tylko jeden juror dał mu punkty. W 2016 roku nie był wyzerowany, bo znaleźliśmy jakiegoś dziwnego człowieka z Wielkiej Brytanii, który dał go na przedostatnie wtedy. Tak, właśnie, a u widzów był za każdym razem ostatni, z jakąś ale śmieszną liczbą głosów. Ale więcej punktów niż pani tegoroczna od Diabeł żyje w Hiszpanii. Które to miało wygodziemy Eurowizję dla Litwy, przypominam. Vlad Max również wygrałby Eurowizję dla Litwy i to 2 lata z rzędu, bo 2 lata z rzędu startował, więc ja po prostu, no, oni zmarnowali talent, bo on z tego, co my sprawdzaliśmy, w Wielkiej Brytanii teraz mieszka chyba? Tak, tak. Coś takiego. Jest modelem. Tak, i teraz jest modelem, ma jakąś swoją markę z bielizną. Więc Litwa straciła po prostu szansę na wygranie Eurowizji i no i bez komentarza to pozostawię, może co zachwycajmy się tym przepięknym wokalem. Mamy 2 występy nawet od Maxa, posłuchajmy najpierw tego, który... Tak, jego trzeba obydwa. Tak, jego trzeba obydwa. Absolutnie, posłuchajmy. Ja wczoraj po raz pierwszy wysłuchałem, co on mówił w tym wstępie podczas swojego występu przed pierwszym występem z preselekcji i mówił, że to jest catchy i to jest piosenka, która jest bardzo dobra.
i ja się z nim zgadzam. To ja się bardzo cieszę, że jest artystą świadomym swojego talentu. No i mówił samą prawdę. Tak. Jakby, no, bardzo ceni i niestety Litwini nie są świadomi jego talentu, no i stracili szansę na wygranie Eurowizji, no i co ja mogę więcej powiedzieć, no. Lad Max, zgłoś się do Polski, masz czas do 15 stycznia, my cię przyjmiemy z otwartymi rękoma. Trzeba napisać w Lad Max, żeby się nie zgłosił z Polski, my to załatwimy. Posłuchajmy w tym czasie drugiego podejścia w Lad Maxa. Okej, Lad Max, wybitna artysta. Kto jeszcze zachwycał was, jeżeli chodzi o litewskich, wielkich, absolutnie wielkich artystów? Dzień dobry. Właśnie. Dzień dobry. Nie, jednak jeszcze odwołuję to. O, Piotr Dyja, witamy. Tak, ja chciałem powiedzieć o wielkim litewskim artyście. Tak jak Nikola ma swoją anegdotę, jak ona zaczynała preselekcję. Tak, moje pierwsze zderzenie z preselekcjami też było na Atrance, bo ciut później, dlatego że w roku 2019 puściłem sobie Atrankę i był akurat numerek piąty zaczynał. I wszedł jakiś dziadek z gitarką, który później w półfinale zaprezentował się w sweterku z Jagiełłą na sobie. Był to utwór, którego tytułu nie przeczytam, ale był to pan Sarunasz Maciulis, który co ciekawe wyszedł z ćwierćfinału do półfinału. Ciuch, ciuch! Był trzeci u widzów, a taki Gebrasy był wtedy u widzów dziesiąty. Posłuchajmy pana od pana kolejarza litewskiego, to jest doskonała, absolutnie doskonała mamy muzyka. To? Mamy, oczywiście, że to mamy. To miało być nawet na miniaturce przecież. Wow. Wow. Słuchamy. Zwróćcie uwagę na jego stylizację. On miał bluzę z Jagiełłą podczas tego występu. Ja bardzo cenię jego patriotyzm i wielkie przywiązanie do historii. I ja myślę, że jeżeli w Lad Maxa nie uda się załatwić, to powinniśmy załatwić naszego kolejarza litewskiego. W ramach odnowienia Unikom w Kownie. Jakby wiecie, nadawcy się dogadają, bo to będzie miał poparcie innych nadawców. Tak, wtedy te preselekcje zresztą były tak straszne, że jednak pan Sarunasz wychodzący z trzeciego miejsca u widzów w ćwierćfinale o czymś świadczy. I w półfinale no już mu trochę brakło, bo brakło mu, no był dziewiąty w półfinale na 12, ale tak czy siak według widzów trochę i by powinien awansować, bo był szósty, a wychodziła czwórka. To był wielki artysta. Ja bardzo lubię ten klimat starych Atranek. Znaczy, w sumie oni się ogarnęli na chwilę, ale znowu wracają chyba do tych klimatów. Czyli zdecydowanie wracają. Właśnie, to warto podkreślenia. Ale to jest niesamowite, że oni po takich showy są w stanie robić dobre wyniki. Bo jakby... Znaczy, teraz w sumie przy tym obecnym systemie Litwa będzie miała ciężko nie awansowywać, dlatego że ta diaspora litewska jest straszliwie aktywna. Jeżeli oni taką niejakość jak Jury Jusa, przepraszam, Jezu, Mateusz Bochta to zaraz przyjdzie, mnie wyjaśni. Dobra, już Mati zaraz wbija, to już poczekajcie, zaraz przyjdzie do Szanicz. No dokończ, Hubert, dokończ. Jeżeli takie majątności jak Jury Jus potrafiły być 11 w półfinale, no to jakby to wiele mówi o tym, jak bardzo zdeterminowana jest diaspora litewska. No i ta diaspora dała Jury Jusa w top 10 Televote, tak przypomnę. No tak. Więc jakby Litwa, ja myślę, że powinni wystawić się w Lad Maxa i tak z tym będą w stanie teraz wyjść przy obecnym systemie. Znaczy, przy każdym systemie to byłby winner, jakby wiadomo, ale... Z Ladem Maxem to oni przy każdym systemie by pobili rekord punktowy, więc o czym ty w ogóle... O, Bochta przyszedł i rozwalił. Dzień dobry, panie prezesie, tudzież Juriusie. Ja bym chciał tylko powiedzieć, Hubert, pani tak, jedno ostrzeżenie już było. Teraz zostajesz zawieszony w prawach... członka tutaj. Człowieka. Jeśli zawieszony w prawach członka, to za chwilę wylecisz całkowicie. Dobra, Mateusz Bochta, bo zepsułeś członka. Jesteś zagrożeniem dla społeczeństwa. Ty Bochta, to zepsułeś. Że to wszystko nie ma sensu.
Dziękujemy panowi Mateusze i Pochnie. Ja też słucham, jak będą jakieś herezje, to przyjdę. Dobrze. Pogrążam się, przepraszam. Ja myślę, że ty powinieneś odbywać na naszym serwerze prace społeczne. Jak się znajdziemy. Zgadzam taki się. Taki jeden, który dostał bana, chciał pracę społeczną dostać. To jego również pozdrawiamy przy tej okazji. Jeżeli chodzi o Litwę i 2016 rok, bo przy nim byliśmy, jeżeli chodzi o Vlad Maxa, to mieliśmy tam również inną specyficzną piosenkę, która była spektakularna i miała w sobie absolutnie czołowego litewskiego artystę i Ewę, która może czołową litewską artystką nie jest, ale pojechała na Eurowizję z całkiem dobrym skutkiem dwa lata później. Co to był za utwór? Co to był za utwór? I Love My Phone, prawda? O tym mówisz. Dokładnie. Czyli taka troszeczkę inspiracja Valentino Monettą z 2014 roku, więc no, się wzorują na najlepszych. Hubert, wypowiedzenie czeka na biurku. To tak tylko. Dzień dobry, panie Marto. A już sobie poszedł znowu. Okej, okay, posłuchajmy I Love My Phone. Doskonała to była muzyka. A przepraszam, bo zdałam sobie sprawę, powiedziałam Valentina z 14, oczywiście chodziło mi z 2012. To była pierwsza Valentina, to była inspiracją mocną, myślę. To się poprawię. Ale jakby na to, jak bardzo żenujące były te preselekcje wtedy, a teraz w 2016-2017, to tam wystarczyło być słuchalnym, ale w sumie w przypadku 17 to nawet słuchalność nie była potrzebna. Nie, tego, właśnie w 2017 nie wystarczyła słuchalność, żeby wygrać. To nie, ty ja zaraz przyjdzie, nas wyjaśni teraz, bo Aisty Pilwini te obrażamy. O, Hubert, twoja ulubiona piosenka. Tak, przepraszam. Jestem absolutnie największym hejterem Aisty Pilwinite z 2017. Nie cierpię tej piosenki. W sensie nie wiem, czy jest jakaś piosenka, która mnie triggeruje bardziej. Ale jeżeli chodzi o panel I Love My Phone, wiem, że śpiewałam w tle na fragmentach i zorientowałem się już o tym. Ja dostarczę wam rozrywki więcej. To jest element kontentu przecież. Mateuszu Bochno. Okej, okay. Chciałbym wam jeszcze pokazać utwór pana Wajdasa z 2018 roku. To był utwór Puls Falanduko. Który sam utwór jest bardzo specyficzny, delikatnie mówiąc, a z występem jest jeszcze specyficzniejszy. Posłuchajmy. I tu pozdrawiam naszego moderatora Bartka i jego mamę, z którym oglądaliśmy preselekcję wtedy. Bo to było moje towarzystwo do oglądania Tranki w tamtym roku. Dołączcie się do pozdrowień, no. Tak, oczywiście, my też pozdrawiamy bardzo serdecznie. No, doskonale. Okej, okay, co jeszcze chcemy porozmawiać w przypadku Litwy? Bo to jest kraj absolutnie bogaty. Dobra, to przejdźmy może do artysty wybitnego, ponieważ zdałam sobie sprawę, że jednak tak okrutnie traktując Vlada Maxa, Litwa nie do końca zaprzepaściła szansę na wygranie Eurowizji, ponieważ mają jeszcze Tom Łukasa 1 w swoim kraju, który również moim zdaniem jest artystą wyjątkowym. Kompletnym. I artystą, który może sprowadzić Eurowizję do Wilna, ale również został bezczelny niemalże sposób potraktowany w czasie preselekcji. Ponieważ chyba to było również ostatnie miejsce wszędzie i u widzów, i u jurorów dostał punkty 2, ponieważ miał remis z ostatnim miejscem z panami od I Love My Bear, o których sobie za chwilę też porozmawiamy, a u widzów był na miejscu ostatnim ze 108 głosami. Żałosny naród, który nie zrozumiał tej sztuki i... Jak jeżeli kolejny biska spada, to puśćmy fragment. Doskonała muzyka. Tom Łukasz 1 jest absolutnym wyrazem artysty po prostu w każdym wymiarze.
wielka postać, ja powiedzą mocno liczę na powrót. Oni zawsze mają takiego człowieka, który jest strasznie dziwny. W sensie, Tom Lucas 1 jest autorem dziwnych animacji i dziwnych gier komputerowych i NFT i robi ogólne, to jest ogólnie pan informatyk, który się zgłosił do preselekcji. Rok wcześniej mieli pana, który studiował na Harvardzie matematykę i o miał Boże, piosenkę... samobójca. I miał piosenkę why, i ja ją kocham, absolutnie. I oni się na mnie śmiali wtedy, że ja ją lubię. To jest strasznymi ludźmi są po prostu. Ale obok siebie, obok Tomu Kasa był jeszcze pewien zespół. Był to zespół Tusom, który to ma na koncie zgłaszanie się do preselekcji bardzo, bardzo często. Ostatnio ich chyba nie przyjmują do tych preselekcji, bo ja się nie wierzę, że oni się nie zgłaszają. Oni byli nawet w X Factorze, gdzie oni cały czas śpiewali piosenki eurowizyjne, więc jakby to jest specyficzny przykład desperactwa, ale taki uroczy, bo dostarczający nam wspaniałą rozrywkę. Tutaj ich ostatni starec z Isle of My Beer. Trzech pijanych kumpli na wieczorze panieńskim. No mniej więcej to jest ten poziom rozrywki, ale wspaniałe po prostu. A to dokładnie, Piotr tutaj odwraca uwagę, że na kanale cały czas wisi pierwsza reakcja Piotra Dyi na Tomu Kasa 1. Bo to ja muszę ten... potem sobie po live'ie obejrzeć i zobaczyć, jaka ona była. Piotr Dyja, jeżeli się nie zachwycałeś, to koniec naszej znajomości, więc lepiej, jeżeli nie zachwycałeś się, to usuń tą reakcję, żebym ja nie zdążyła tego zobaczyć. Tak tylko powiem. To będzie za chwilę reakcja tak samo ukryta, jak reakcja na Białoruś Piotra Dyi. Do której dostępu nawet my nie mamy, bo ja ją usunąłem i nawet nie pamiętam, jak ona brzmiała dokładnie. To jest złoty, to jest święty graal po prostu nasz. Nikola, musimy się pozachwycać o postaci, która jest najbardziej ekscytującym nazwiskiem tegorocznego, znaczy przyszłorocznego, Pabando Mishnoru. Kim jest ten człowiek i dlaczego mówimy o nim na równi z Tom Lucasem 1, Vlad Maxem i innymi postaciami? Mówisz o Gabrielusie, prawda? Wagali się. No nie, mówię o pani od Open. To jest nasza faworytka. A, czy mówisz o pani od... Nie, o Gabrielusie mówię. To nie... Pani od Open naszej faworytką naszą by nie była. No i widzisz, co zrobiłeś Nikolę. Zepsułem Nikolę. Ona będzie w tym roku. Okej, okay, no. Mówiłem ale ona o Gabrielusie. Będzie w tym roku? Nie, nie będzie, właśnie o to chodziło. No to powiedziałeś, że mówisz o kimś z przyszłego roku. No myślałam, że mówisz o Gabrielusie. No to mówię o Gabrielusie, dlatego. No to... Dobra, mi mylisz sprawę. Tak, dlaczego my o nim rozmawiamy na równi? Ponieważ, znaczy muzycznie oczywiście Gabrielus Vagelis jest poziom, czy nawet 10 poziomów niżej od wszystkich tutaj postaci, ale występowo jest... Zdecydowanie tego, bo występ po prostu. Ale dla mnie i występ mi taki, nie wiem, w klimatach disco, to było coś. I to sobie obejrzyjmy. Oczywiście, już sobie możemy obejrzeć. Dziękujemy za tę wypowiedź, Nikolo. To był tak doskonały utwór. Ogólnie praktycznie wszystkie kawałki... praktycznie wszystkie kawałki Gabrielusa są świetne muzycznie, dlatego ja też mam bardzo dużo oczekiwań co do jego tegorocznej propozycji. Ale najpierw ubranie się w piżamę, potem ten legendarny series Kulon Disco, potem kolejny start preselekcji z piosenką po angielsku, która akurat była słaba jak na niego. No cóż, mam nadzieję, że ktoś go zatrzyma w szafie, po prostu ktoś będzie go pilnował, nie dopuści go do wybierania sobie kostiumu na scenę.
I jeżeli on będzie miał jakiegoś stylistę, który, nad którym nie będzie miał kontroli, jako, nie wiem, niewolnik litewskiej telewizji, to niech on jedzie, bo muzykę tworzy znakomitą. Ale występowo jest... ojej. Nikola, czy cię odcięło? Tak, ja was cały czas słyszę, tylko próbuję sobie przełączyć internet, więc może mnie dobrze chwilę wywalić, to nie jeszcze wiem, czym to jest spowodowane. To jeszcze ostatnią piosenką, o której chcieliśmy powiedzieć w przypadku Litwy, jest pani, która prezentowała Litwę w 2014 roku, która to startowała wtedy, kiedy mieliśmy takich wspaniałych artystów jak Tomuka z 1 z utworem Open. I jej występ był bardzo spektakularny, ta piosenka była w sumie nijaka, ale z jakiegoś powodu ta pani uznała, że doskonałym sposobem na przedstawienie tego utworu jest wpuszczenie na swoje plecy tancerza, z którym będzie latała po scenie, i że jest to po prostu wyraz artyzmu. Zobaczmy. Ten pan też ma brodę, też jest Mateuszem, bo w tam jest coś. Czy jeszcze o czymś chcemy porozmawiać w przypadku Litwy? Ja bym chciał porozmawiać, bo ja nie wiem, chyba nie wspominaliśmy o absolutnej ikonie, jaką jest Voldemort Petersons. To jest człowiek, który tworzy muzykę na poziomie Pablo Sona trochę. I on robi chałupniczą muzykę, która to chałupnicza muzyka początkowo była balladami i te ballady mu nie wychodziły, po czym sobie znalazł schemat i w 2021 roku, kiedy poziom preselekcji był bardzo niski, to Voldemort jakimś cudem zrobił ze słabą swoim piosenką cały czas na poziom chałupniczy top 3. No i rok później uznał, że ten schemat zadziałał, idziemy w całość. No i to mieliśmy rok temu. Został w pierwszym etapie selekcji z utworem Up. Ale no jakby legenda eventów, gamerów, wśród nich na pewno znalazł sobie wielki szacunek. Okej. Okay. Czy to jest tyle, jeżeli chodzi o Litwę? Czy pora przejść do kolejnego doskonałego państwa, którego jestem fanatykiem i wszyscy jesteśmy? Ale Estonia już była. Znaczy nie, wszyscy jesteśmy, to nie, to mówisz o Portugalii, mam rozumieć. Oczywiście, że mówimy o Portugalii. O Portugalii, o której nie będziemy już mówić aż tak dużo, ale jakby Portugalia jako całość jest festiwalem absurdalnej sztuki, która jest niezrozumiała dla nikogo. Jest po prostu, wymaga wysokiego jednorazu inteligencji i dużej ilości sojowego latte. I kodeksu karnego z całą pewnością. Pozdrawiamy naszego przyjaciela, który jest fanatykiem. I także jazdy windą przy słuchaniu tej muzyki, bo ta muzyka nadaje się bardzo dobrze do jazdy windą. Ale chcielibyśmy, poza oczywiście Conanem Osirisem, wiadomo, choinka i inne tego typu sprawy, wyróżnić postać, która w 2020 roku wygrała jury. Opowiedz nam, Nikola, o tym człowieku. To jest pan Filipe Sambado. Znaczy, ta piosenka sama w sobie, ona nie była niczym jakimś tam śmiesznym czy wybitnym. No, była taka zwyczajna piosenka. I nawet jak oni opublikowali te utwory w wersjach studyjnych, no to po prostu ten pan wyglądał zupełnie normalnie. Po czym ten pan po prostu... Ktoś, nie wiem, czy jakaś inspiracja była Achille Lauro, o którym później powiemy, czy kim, po prostu ubrał się tak, że Portugalscy żyli się zachwycili i on to żyli w finale przecież wygrał, więc no, widzowie nas uratowali generalnie od tego usłyszenia na Eurowizji. No, znaczy, jest, nie wiem, czy na szczęście, czy nie, chociaż to było w 2020. No coś innego nas uratowało od usłyszenia tego na Eurowizji. No właśnie, więc... No, ale to było naprawdę przedziwne to, co on zrobił na żywo, więc może sobie najlepiej zobaczmy, jak on po prostu wyglądał i czym portugalskie jury się zachwyciło.
Bardzo mi się podoba tekst, że trzeba minimum tygodniowego pobytu w Choroszczy, trzeba aby zrozumieć tę preselekcję. I pozdrawiamy fana tych preselekcji, naszego moderatora Bartka. To było spektakularne. Jeżeli portugalskie nieironicznie tak uznało, że to było spektakularne i zasługiwało na Eurowizję. Tak samo jak albańskie, że Castrezizo. Tak, że Castrezizo zasłużył na top 3, to oczywiście było w pełni zasłużone. Znaczy, zasłużone było miejsce pierwsze, ale nie narzekajmy, mamy top 3 dla Castrezizo. Czy my chcemy jeszcze porozmawiać o czymś w przypadku Portugalii? Portugalia cała jest po prostu doskonała. Ona jest tak dziwna, że jest nudna przez to. Tak, myślałem, że pan Filipe to był jedyny taki bardzo wyjątkowy do opowiedzenia, ze względu też na wynik jego. Więc myślę, że możemy przejść na Bałkany. Pozdrawiamy tutaj Piotrka. I przejdziemy do mojej pierwszej Beowizji. To jest Beowizja 2018 rok, kiedy oni wybrali wspaniałą muzykę Nową Deczę. Doskonały utwór na Eurowizję, który im zrobił finał, powinien im wygrać, wiadomo. Ale w tych preselekcjach, o czym w sumie wiele osób zapomniało, znalazł się także Rambo Amadeus, czyli wielki artysta, który prezentował Czarną Górę w 2012 roku. No i Rambo Amadeus wziął sobie starszą panią na scenę. No i zaczął sobie czytać coś obok tej sceny. Pani starsza sobie śpiewała. No i mieliśmy utwór, który znalazł się w połowie stawki. Cudowny, kapitalny. Tezgu prekograny, doći ću obećavan, čim budem upatio malo vremena, sad ne stižem i da se okrenem preko ramena, previše sam se uvalio, usred rokova planova, samo se iščupam iz deadline-ova, ima vala jednom da dođem, da sratim, da ostanem, da se družimo, da smislim, tezgu preko grane. Wspaniała muzyka po prostu. Ja tego nie pamiętam zupełnie, przepraszam, że tak się wtrąciłam, nie pamiętam tego zupełnie, jeżeli chodzi o tamtą Beowizję, ale jak robiliśmy sobie filmy z naszej serii tej, co się dzieje teraz z artystami z Eurowizji, to właśnie robiłam research z 2012 i właśnie Rambo Amadeus tam był i on po prostu cały czas tworzy coś takiego, to po prostu cały czas jest takie to euro-neuro-style, więc on jest po prostu... No doskonałym artystą, co by tu nie mówić, skarb czarnogórski, powinni go wysłać jeszcze raz na Eurowizję. Jak już wrócą, nie wiadomo kiedy. Pełna zgoda. Rok później mieliśmy również w Eurowizji sztukę i to sztukę, która... Na którym miejscu skończyła tą Eurowizję? Mówimy tu oczywiście o Jenanie i Nemasuzie. Tak, właśnie. Które to było? Na pewno wygrał pan Televoting, ale to było miejsce drugie, trzecie? Tak, Televoting nie wygrał, bo tam była Natasza Juna, która to miała od niej, no od niego 4 razy więcej głosów, ale był drugi w Televotingu i w finale skończył na drugim miejscu. Dokładnie tak. No tak, dobra. I w Televotingu był przed Nowaną Bożowicz. Jest to pan, który jest sporym fejmem na serbskiej scenie, ale podczas jego preselekcji przedstawił taki bardzo klasyczny, taki bardzo w sumie wojskowy utwór Nemasuza. No i największym problemem tego występu, tej piosenki, był występ. Który to występ jest absurdalnie niezrozumiały. Ja pamiętam też swoją pierwszą reakcję na to, jak to oglądałem. Jakby... O co temu człowiekowi w ogóle chodzi? Nikola, opowiedz co tam się działo na scenie. Ja nie wiem, właśnie bym chciała wiedzieć, o co chodzi, co tam się działo na tej scenie. Kozan chyba pierwszy raz wczoraj to oglądał, prawda? I też się zapytał właśnie nas, o co tu w ogóle chodzi, co tam się dzieje. Bo pan wprowadził starszą panią na scenę, tam była włóczka na scenie, nie wiem, nie, może musiałabym przeczytać tłumaczenie tej piosenki. Piotr, Dyja, chodź zrobić interpretację. Tak, o. Dzień dobry, Piotr Dyja. Proszę, zinterpretuj nam występ tego pana. My puścimy występ, Piotr Dyja, zapraszamy cię, zinterpretuj nam to. Piotr Dyja, ciebie teraz nie słuchaj, co jest tu powiemy. A mnie zły, Adi, pozdrawiam serdecznie. Mogę mówić Alfred Gracie, ja powinien pojechać z Hiszpanii. No, Piotr Zdeja, zapraszam cię, zinterpretuj.
przede wszystkim na szczęście ta tragedia, że słychać tylko Huberta się skończyła i już słychać także ludzi bardziej wrażliwych na taką sztukę, jaką jest na Masuza, czyli na mnie. Ten utwór i ten występ jest po prostu dla osób inteligentnych i ja, jak to zobaczyłem po raz pierwszy, miałem problem ze zrozumieniem tego, ale tu trzeba pomyśleć, trzeba się z tym utworem trochę go przetrawić, trochę się z nim przespać i wtedy od razu wychodzą efekty tego rozumowania nad nim. I uważam, że ten kłębek i tańczące panie owinięte sznurkiem, myślę, że symbolizują tradycję egipską poprzez bycie mumią. I myślę, że one pokazywały tej starszej pani płaczącej, że ona też tą mumią za niedługo się stanie. A na poważnie nie wiem, co tam się wydarzyło, bo ten utwór był piekielnie prosty do zaprezentowania. I jak ja naprawdę uwielbiam Nemasuzę, to jest piosenka, którą ja studyjnie kocham. Tak. Ja rozumiem koncept tego występu, ale jego wykonanie było bardzo absurdalne w tym wszystkim i nie wiem, co chciał Jenan osiągnąć tym, ale chyba się Serbom spodobało, bo wygłosowali to na drugie miejsce televotingu. Co więcej, ja myślę, że gdyby tam był normalny występ, to byśmy w Tel Awiwie usłyszeli Nemasuzę właśnie, bo popularność Jenana była ogromna. I jest ogromna, to jest bardzo znana postać na serbskiej scenie, od lat zresztą. I myślę, że to by Nemasuza właśnie pojechała do Tel Awiwu, no ale Jenan sam się wykluczył z tej rywalizacji. Televoting wygrały prezenterki radiowe, których dziwnym cudem ich radia grały ich piosenkę. No, welcome ja bardzo lubię tę piosenkę, by the way. Ja też bardzo lubię ten utwór. To jest mój winner tej Beowizji. Zresztą Beowizja 2019 była naprawdę dobra. Tam było co wybrać. Wybrali Krunę i to był też dobry wybór. Jeżeli chodzi o Jenana, to jakby wychodzi baba, rozwija kłębek, Serbowie wow. No, jakby jeszcze ten kłębek okej, okay. Jeszcze ta pani robiąca na włóczkach, ale czemu on stoi na baczność przed panią rozwijającą się z włóczki? To ja nigdy nie potrafię tego zrozumieć. W sensie, jaki tam jest w ogóle kontrast? Włóczka, to Piotrek matka... Piotrek się zinterpretował to przed chwilą, no, ty jeszcze chcesz. Ja już właśnie zrozumiałam, dlaczego jak rok temu byłam w Egipcie, tylu Serbów tam było. Oni bardzo się utożsamiają z kulturą tego kraju, skoro tam też mumifikują tych ludzi. Naprawdę ja dziękuję ci, że mnie edukujesz tutaj. Piotr, to ja jeszcze zostań z nami, jak zostajemy przy Serbii, dlatego że mamy spektakularny występ, który potrzebujemy też interpretacji, ale niestety to jest utwór, który nie jest bałkański. To jest Andrijo, czyli serbski youtuber, który ma piosenkę Oči Meduze. No i co on mógł przywieźć do sufitu? Panią ośmiornicę, no, panią Meduzę. Dokładnie tak. Pan Andrijo, czyli absolutnie taki... jakby to porównać? Kacper Bloński trochę. Kacper Bloński, Andrzej Zewakin, Andrijo, to są te same postaci, tylko na różnych rynkach. No i miał bardzo dobrą piosenkę od Szwedów. Naprawdę świetne utwory. Tylko raz, że on nie do końca potrafił śpiewać, ale to jeszcze by przeszło. To jeszcze nie było źle. Przywiesił babę do sufitu. I ta baba sobie wisiała całą piosenkę, chociaż musiała zaśpiewać tylko na początku. Zobaczmy babę na suficie. I to nie Elinę Neczejewę. I wiszącą do końca. Umca, pani sobie wisi. I to było dość wysokie miejsce. Chociaż oczywiście to była Eurowizja, na której powinna wygrać pewna starsza pani, która była absolutnie idealna i chodzi nam oczywiście o utwór Bomba od Nedy Ukradem, która to skończyła siódma, a powinna wygrać. Serbowie się nie znają. Ale to właśnie Serbowie ją uwalili, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem, dlatego że ona nawet jedną dwunastkę dostała od jurorów, a jurorów, przypomnijmy, na Eurowizji jest pięciu. Także dostała tą dwunastkę, ona była u jury całkiem wysoko.
No a Televoting stwierdził, że to, zresztą komentarze Serbów były takie, że to jest piosenka nadająca się do kafejki. No, ja do takiej kafejki bym sędziom chodził, nie wiem jak wy, żeby słuchać bomby. Musiała to być bombowa kafejka, nie powiem w takim razie w jakim państwie taka kafejka musiała się znajdować, jak jest taka bombowa, ale wracając do występu Kacpra Brońskiego. Kacpra Brońskiego z Serbii. Przede wszystkim, moim zdaniem, wisząca pani powinna zostać podpisana na belce, bo ona tam... A, bo nie została, robiła... to też ważna rzecz. Nie, nie, nie została, ona była w chórkach. Nie została, nie została. To były chórki, mimo że ona ten wokal ratowała. Andrija nie śpiewała aż tak źle. Czym nie wiem, czy wiecie, był bardzo zestresowany, w szczególności w półfinale. Różne źródła mówią, że się pytał wszystkich uczestników po kolei, jak wypadł. Także miał trochę fiksa na tym punkcie. W finale już dużo luźniej do tego podszedł. No i co? No i to była dobra piosenka, to był dobry występ. Nie do końca bałkańska, ale myślę, że też by wstydu na odwołanej Eurowizji sobie Serbia nim nie zrobiła. Z całą pewnością. Ale najbardziej tylko występ był do zmiany. Tak, występ tak, był tak. Do zmiany. Ale najbardziej spektakularny występ tamtej Eurowizji oddał... dostarczyła inna artystka. Jaka to była artystka? Interval. Była reprezentantka. O matko, baby mamy doll. To, mamy to. Baby doll, czyli reprezentantka Jugosławii z 91 roku. Przyszła nawalona jak szpadel na preselekcję. Jako, że na Bałkanach lubią playback, to ten playback by nie przeszkadzał. Tylko, że ona była tak pijana, że ona nawet nie udawała, że śpiewa tą piosenkę. W sumie wszyscy przechodzili obok tego, w sensie tam się ludzie zaczęli bawić z nią. Ona sobie śpiewa dosłownie w powietrze, mikrofon gdzieś tam ma, w takiej odległości, jak znane dziurka na ukraińskich preselekcjach od siebie. Lecimy dalej. Zobaczcie, to był jeden z lepszych interwali, jakie pamiętam. Doskonała rozrywka. Ten interwał... Ja nie jestem w stanie opisać słowami tego, co ja czułem, oglądając to tak naprawdę. Absolutnie genialne. To jest występ też dla inteligentnych ludzi. My się z tego śmiemy, bo my nie rozumiemy geniuszu Baby Doll i tego, że ma mikrofon przy pupie. Ona śpiewa w zasadzie nie wiadomo do czego. Najważniejsza, zawsze się mówi, że najważniejsza jest dobra zabawa. Ja myślę, że ona była najlepiej bawiącą się osobą tam. I dostarczyła nam absolutnie niezapomniany występ. I chciałbym powiedzieć, że to, że Brazyl na Eurowizji dostało jeden punkt, żenada. Jest to absolutnie żenadą. Bo to było nie było lepsze od zwycięstwa, wtedy wygrała było. Karola. To była ale... moja topka. To jest moje top 1. Ale... No to jest gdzieś moje top 3 z Jugosławii, też bardzo wysoko mam jako utwór, który wysłał to. Kozan, kiedy topka, nasza topka z Jugosławii? Czekamy. Powstała topka z Jugosławii, nawet nie pamiętam, gdzie ona była tam. Tylko Kozan nie nagrał nam jeszcze tego. Zapomniałem, że istnieje taka topka. Nie ale jesteś taki. Ja wiecie, wie, jaką topkę czekam? Ja czekam na topkę z Maroka i z Libanu. Ja jak też czekam na to najbardziej. Topka. Bo Brazil to był jednak genialny utwór. No. I ten występ, i piosenka, wszystko genialne. Europa się nie zna, Serbia się nie zna. Nic się nie zna, tylko się zna misja Eurowizja, dlatego... Śledźcie drugi kanał, Misja Eurowizja Second Channel, gdzie prezentujemy nasze topki i nasz niepowtarzalny i wspaniały gust. Poza drobnymi wyjątkami jak Alfred Garcia z 12 Huberta. Nie, to był wspaniały gust akurat. Przy tej okazji bardzo przepraszamy, nam też jest wstyd i mamy nadzieję, że taka sytuacja się nie powtórzy już. Ale na szczęście przy Manioli na Albanii byliśmy praktycznie zgodni. O tak. Królowa. Niestety nie było mnie w poprzednim podcaście, żeby się pozachwycać nią razem z wami, ale królowa, absolutna królowa. Okej, okay, to może pora, żeby przejść do Islandii. W przypadku Islandii skoncentrujemy się na dwóch piosenkach z jednego roku. Jakie to były utwory?
Jezus Maria. Ciężko to powiedzieć. Nie, ja się tego nie przeczytam. Poron Antonia Egmuna Skina. I to był utwór, który odpadł w tamtym roku w półfinale. Ale on przeszedł do historii bardzo specyficznym występem, w którym... Weźcie, sami może zobaczcie, sami zobaczcie, co tam się wydarzyło. Pani zaczęła skakać po drabinach. To była absolutnie topowa piosenka, jeżeli chodzi o studyjki, bo jakby poziom muzycznie nie był wtedy najlepszy. Tam nie było ciężko wygrać, co pokazuje randomowy Ari Olafsson z jedną piosenką w karierze, który sobie pojechał. Ale posłuchajcie tego, zobaczcie to. Tak. Tak, mój teraz. Co powiecie? Jak mi się tutaj nie pamiętam tego zupełnie, powiem szczerze, jeżeli chodzi o tamte preselekcje, bo... Znaczy może te, przez to, że te preselekcje były dość nijakie studyjnie, ja po prostu nie miałam pomysłu, kto tam może wygrać. I rzeczywiście wyniki pokazały, żeby każdy mógł tam wygrać, więc ja chyba po prostu tych występów tak bardzo nie śledziłam, więc jeżeli chodzi o 2018, to nie pamiętam totalnie tego występu, ale był spektakularny. Jak tej pani w ogóle poszło, jeżeli chodzi o wyniki? Chyba w finale jej nie było, nie? Nie, odpadła w półfinale. No niestety nie zrozumieli tego występu Islandczycy, no. Ale za to inni zrozumieli z tego samego roku. I to były legendarne już grażyny. Było to w sumie kilka pań koło 40, które śpiewały piosenkę o tym, że się pokłóciły i się zablokowały wzajemnie na WhatsAppie. Utwór, ja uważam, szczerze powiedziawszy, że to był utwór, który był jedyną propozycją z tych preselekcji, która mogła zrobić na siłę im finał. W sensie to byłoby albo wysokie miejsce, albo to było ostatnie w semi, ale jakby to był rok, kiedy trzeba było zaryzykować i wysłać grażyny. Posłuchajmy grażyn. Wspaniała to była muzyka. Tak, ja nawet myślałam, że one mogą wygrać te preselekcje. Pamiętam na dzienniku eurowizyjnym PTWin właśnie obstawiłam pani Grażynki do zwycięstwa tych preselekcji, jako że nie miałam totalnie pomysłu innego lepszego i one chyba skończyły trzecie bodajże, coś w tym stylu. Więc nie tak źle. Szkoda, że ich nie wysłali w sumie, bo gorzej, gorszego wyniku od Ariego by nie zrobiły na pewno, o tak, bo to już się nie dało. Kozan, jak ci się podobał ten występ? Znaczy, po fragmencie widzę to po raz pierwszy, ponieważ to jest jedno z piosenek, które nie udało mi się nadrobić, ale po tym fragmencie już na luzie też mogę wywnioskować, że na pewno gorszego wyniku od Ariego by nie zrobiły. Z finałem, ja nie wiem, czy by zrobiły finał, aż tak bym nie ryzykował z takim stwierdzeniem. No nie wiem, by się zakręciły około 13 może, 14 na dobrych wiatrach. I przynajmniej można by Ariego, którym już każdy wolałby zapomnieć. Mam nadzieję. Dobra, to chyba sobie skończymy, bo Islandia generalnie, jeżeli chodzi o występy, jest dość grzeczna, nic tam za dużo nie ma oprócz tych dwóch. I sobie przejdziemy na chwilkę dosłownie do Bułgarii, bo jak wiem, Bułgaria już od dosyć dawna tych preselekcji nie robi, ale jak już je robili, to w 2005 roku miała miejsce ciekawa sytuacja, bo wtedy pani Sophie Marinova, którą fandom doskonale zna z reprezentowania Bułgarii w 2012 roku, tragiczna piosenka, możecie mnie hejtować w komentarzach, z panem Slavim Trifonowem, który też był dość znaną postacią w Bułgarii. Oni sobie startowali w duecie, byli jednymi z faworytów, ale uznali, że nie mają ochoty wystąpić na tych preselekcjach jednak, uznali, że preselekcje są ustawione, że tam była jakaś korupcja i
zamiast zaśpiewać swój utwór, oni wyszli i zaczęli czytać sobie jakiś list. Właśnie w czasie tych oto preselekcji. Hubercie, czy możesz nam to już puścić? Chyba małe problemy techniczne mamy. Tak, jestem w tym roku w Betenuin, bo widzę w komentarze, tak sobie teraz przeglądam w tym czasie, jak mamy małą przerwę techniczną. Ja też stare czytam, baby były wspaniałe, jak Piotr Dyja napisał. Wow, ale sensacja, Piotr Dyja się zachwycał. Podobno wirus przeszedł się z ciebie, Nicolo, na mnie, więc to jest straszna zaraza. Tu trzeba uważać, Ja nie wiem, czy jest jakieś lekarstwo. Myślę, że lepsze połączenie internetowe też by mi się przydało. No ja właśnie zmieniłam internet i chyba jest przez to lepiej. O, Niko napisał, że ty do Kozan się dowiesz o istnieniu Jugosławii w czwartej klasie, jak o tym rozmawialiśmy. No w sumie prawda, tutaj o takich dawnych dziejach rozmawiamy. A. Dobra, Bercie, czy jesteś już z nami? Chyba jeszcze nie. Dobra, to my, żeby nie przedłużać, sobie pogadamy dalej. Bułgarię za chwileczkę, jak już Hubert troszeczkę ogarnie swoje problemy małe techniczne, wam puścimy, a my przejdziemy sobie do Finlandii, bo tutaj mamy więcej do Finlandia pogadania. To jest sporo do tak, pogadania. Tak, i myślę, że zaczniemy od 2017 roku, bo tutaj to w zasadzie musimy półstawki omówić z tamtego UMK. Równie dobrze moglibyśmy wam puścić rekap tej stawki 17 i byśmy mogli skończyć na tym, ale... Tak, ale troszeczkę sobie o tym pogadamy. Jak już mówimy o Finlandii 17 i pomijając to, że całe te preselekcje były wylewne, to najbardziej wylewnym utworem w tej stawce bezapelacyjnie był Gunther w duecie z The Sunsem z piosenką Love Yourself, której przekaz oraz teledysk głównie był ciekawy, tak to można uznać. 1-2-2-1-2-1-2-1-2-1. Więc tutaj też by się przydał fragmencik, ale to zaraz, ale to nie była jedyna taka piosenka o podobnej tematyce, bo mieliśmy też panów My First Band z piosenką Paradise, która opowiadała o bardzo podobnej rzeczy. Ja powiem szczerze, ja muzycznie dość lubię tę piosenkę, to była przyjemna radiówka. To jest dobre muzycznie, jak najbardziej, no ale to... Chodzi o coś innego. No też byście musieli sobie usłyszeć, słuchać się w tekst. Co my tutaj jeszcze mieliśmy? Prócz tych piosenek mieliśmy też trochę troli w tej stawce, na przykład Club La Perse, My Little World. Ja pamiętam, jak chłopacy właśnie z Discorda mi pokazywali po raz pierwszy teledysk do tego oraz występ na żywo. Cholera, ja już słyszałem wielokrotnie, że ta stawka z 17 roku była mocna, ale jak zobaczyłem, co tam się działo przez tego występu... Chciałem powiedzieć, że Mateusz Bochna przegryzł mi kabel od mikrofonu i to jest absolutny skandal. Bardzo słusznie. Wrócił i powiedzcie mi tutaj, czy brzmi normalnie, czy dalej brzmi jak podwójnie. Brzmisz normalnie, a nie, czekaj, znaczy u nas brzmisz normalnie, nie wiem jak na streamie. W porządku, dobrze, załóżmy, że jest okej. Dobra, to jako, że Hubert wrócił, Hubercie, wrócimy na chwilę do tej Bułgarii, już tu ładnie powiedzieliśmy o co chodzi, ale włącz proszę fragment tego występu. Oczywiście. Marinowej kolegom. To bardzo dobrze, żeby wytłumaczyliście. Warto powiedzieć, że pan Slavi był przez pewien czas liderem największej partii politycznej w Bułgarii, w sumie nie tak dawno temu, który ostatnie wybory mu nie wyszły, ale fakt faktem był. Купени са сим карти, много сим карти. Потерено е на стотина човека да ги използват и да гласуват за тази група. Това е купен вод, това е купена победа и това не е честно за нито един от участниците в конкурса. Не е честно за Васил Найденов. Але буя то четание с каретки. Так прави на друге място в гласуванието. Właśnie tego zapomniałam dodać, że mimo tego zajęli drugie miejsce w tych preselekcjach właśnie. Dokładnie tak, bo no tam się różne rzeczy działy. W sumie nie tak dużo brakło, mogliby pojechać, czytając piosenkę z karetki. Jak pewna mołdawska wokalistka,
do której może potem powiemy coś, która też czytała, albo pan z rumuńskiego teledysku, który dzisiaj został pokazany, który też czytał sobie z telefonu. Okej, jeżeli mówimy o Finlandii, to fajnie będzie pokazać fragmenty piosenek, o których mówiliśmy. Tak, bo my sobie zaczęliśmy już o 2017 roku mówić. Słyszałem. To była stawka pełna troli, więc pokaż proszę. Więc myślę, że możemy zacząć od samego Gintera, czyli samego Boga. You Touch Me Ta-La-La to jest właśnie Ginter, jeżeli możecie kojarzyć. Daje ci pewnie tą postać. A poza tym chcę ja was bardzo mocno skrytykować, dlatego że nazwanie Gintera trolem jest po prostu nadużyciem. To jest utwór, który ma bardzo ważny message. Sami wiecie, jaki ten utwór ma message i to jest kluczowa informacja. Jakby traktuje się to wszystko za bardzo powierzchownie i to jest amaturka z waszej strony. Będzie wypowiedzenie od Gutowskiego, od Bochny Gutowskiego jedna z... Gutowski i Bochna to samo przecież, więc... Właśnie, Hubercie, to ma taki message, że ja właśnie zauważyłem... To masz 8 lat, ty nie rozważaj tego message'a. Ja mam 8 lat i to ma taki message, o którym ja nie powinienem wiedzieć po raz... O właśnie, no i to nie jest prawidłowa piosenka na preselekcję, no taki kozan. Pytacie mi się, skąd ja wiem o tej piosenki. No właśnie, dlatego to jest nieodpowiedni utwór, tak samo utwór Paradise też był nieodpowiedni. Utwór Paradise, tam było wiele takich utworów. Nie może słuchać takich rzeczy, no. Kozan, weź pójdź sobie po wodę na przykład teraz. To jeśli ludzie muszą porozmawiać o ważnych piosenkach. Jakie są ważne piosenki według ciebie w tych preselekcjach? Tu z takich piosenek... Z takich ważnych piosenek myślę, że Caveman, ale posłuchajmy Paradise. Ale za chwilę posłuchajmy Caveman, które to jest bardzo ambitnym utworem. Doskonała muzyka. Czy to jest pora na Cavemana, czy widzowie są gotowi, Nicolo? Ja bym nie dał tego Cavemana, tylko ty go chciałaś tutaj. Ty o nim przypomniałaś, ja wymazałem z głowy tę piosenkę. No, ja też to wymazałam z głowy, jakoś przypadkiem sobie o tym przypomniałam. No, ale możemy widzom też przypomnieć o tej wybitnej muzyce. Będą koszmary. Caveman, Wunderbaum. Doskonała muzyka. Może przejdziemy jeszcze do jednej piosenki z tamtego 17 roku, która również była wybitna i to było absolutne apogeum kuriozalności fińskiej preselekcji. Ale może zahaczmy o taką niby normalność, niby faworytkę tej preselekcji, która to nagle stała się memem przez to, co się tam wydarzyło na scenie. Nicola po kolei. Lecimy. Pani M ma oczywiście, to była główna faworytka. Dokładnie. W sumie po wersjach studyjnych. No, konkurencji jakiejś dużej nie miała, bo konkurencję sobie przed chwilą tutaj obejrzeliśmy. Ale później pani M ma otworzyła show. No i wszystko co się dało tam po prostu nie poszło. Pani M gasła pochodnia. Pani M ma się prawie wywaliła na scenie. Pani M ma troszeczkę się nie słyszała i śpiewała nie do rytmu w ogóle. Więc była to oczywiście wielka katastrofa techniczna, ten występ. Nie powtarzała go, w sumie dziwne, bo tam było po prostu tyle niepowodzeń. Wydaje mi się, no, że to, że nie śpiewała do rytmu, to raczej nie była jej wina, tylko coś tam z odsłuchem było nie tak w trakcie występu. Ale nie powtórzyła tego występu i skończyła chyba dopiero. Patrząc na to, jak ten występ się prezentował, ona skończyła chyba na trzecim miejscu, jak dobrze to jest pamiętam, aż. Więc to i tak nie było takie złe miejsce jak na tą katastrofę, ale no szkoda tam dobrej piosenki, bo zdecydowanie utwór był tam najlepszy w stawce, ale no występ to jest ikona po prostu w tym momencie. Absolutna ikona, jeżeli chodzi o porażkę. Tutaj mamy przede wszystkim fragment legendarny z pochodnią. Nothing bad will ever cross the line.
Też nie potrafię powiedzieć zupełnie, dlaczego Tim nie zdecydował się na powtórzenie tego występu, bo jakby to... Ona nie ponosiła winy za większość tych rzeczy, znaczy za część ponosiła, bo... kwestia tego, czy sobie stanęła na sukienku, na przykład prawie się wywróciła, no to jest jej wina akurat, ale do pochodnia, no też można na siłę udowodnić, że to może być jej wina, no ale jakby, jak tyle rzeczy nie wyszło, powinna powtarzać występ i może to by wyglądało lepiej, może to Jamba by pojechała, a nie pojechała do San Marino, jak już później, przepraszam, do Słowacji, bo San Marińskie preselekcje byli na Słowacji wtedy, a ona w tych preselekcjach skończyła, nie wiem, trzecia, czwarta, coś w tym stylu, przegrywając z Jessiką. Najwyższe 7 miejsce na Malcie. I złodziejką. Do tego jeszcze. Fińskie preselekcje ogólnie praktycznie zawsze dostarczają i spodziewamy się, że w tym roku też będą dostarczać, bo jeżeli nie właśnie tego typu utwory, no to na przykład Sara Aalto kręcąca się do góry nogami, co w sumie powtarzała potem też na Eurowizji. Jakby te preselekcje w 2018 roku, jak nie oglądałem, bo nie dało się ich obejrzeć, bo VPN nawet nie działał. Oni zablokowali jakoś tak stronę, że tych preselekcji praktycznie nie dało się oglądać, z tego co pamiętam. I ja bardzo lubiłem Domino. Uważam, że to jest jedna z ostatnich dobrych piosenek Jasona. No ale jak to było pakowane na żywo, w sumie wszystkie trzy piosenki były pakowane źle na żywo, ale no Domino szczególnie. Który z tamtych utworów najbardziej wam się podobał, najbardziej zapadł wam pamięć w sumie poza jeszcze Domino? Bo tam mieliśmy Monsters i mieliśmy jeszcze trzeci utwór, który był taki chyba najbardziej nijak z tych wszystkich. Queens jeszcze było. Queens faktycznie. Było takie właśnie najniżej notowane. Eurowizyjny i Domino, to tego trzeciego nigdy chyba nie słuchałem. Mi się nie chciało chyba. On był taki raczej nieciekawy, raczej fani ignorowali to Queens i właśnie między Monsters a Domino miało się to rozegrać i... No i pani Sara Aalto w trakcie Domino sobie kręciła się w kółko i chyba jednak to nie przekonało do końca. Choć do Monsters występ też nie był zbyt dobry. Ten już finalny eurowizyjny również nie, co pokazuje, że zajęła przedostatnie miejsce w finale dopiero. Ale no mam wrażenie, że po prostu Sara Aalto ma takie poczucie estetyki, którego my do końca nie rozumiemy. No i Sara Aalto postawiła na swoim, się pokręciła w Lizbonie, a również do góry nogami. Ostatnie lata, w sumie 2019 rok był dość nijaki pod względem UMK, bo mieliśmy DUD, który to miał przewrócić Finlandię. Ostatnie miejsce w półfinale Finlandia, mów dalej. Za kim? No za Czarnogórą, o której sobie powiemy. Za czarnogórskimi randomami. Dokładnie tak. Tak. W 2020 w sumie też nic ciekawego tam nie było, szczególnie memicznego, chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Cicolina w sumie, ale jakby to był trochę inny styl kiczu i taki... To źle, nie jest memiczne, to jest ikoniczne. To jest ikoniczne po prostu, ale to Vladmaxy też są ikoniczne, nie memiczne w takim wypadku. No dobra. To mamy ogromne błędy po prostu. Ale fajnie byłoby się odnieść do utworu Teflon Brothers, czyli... szczerze powiedziawszy, moich faworytów zeszłorocznych fińskich preselekcji, gdzie od samego początku ta całość wyglądała jak coś, co może skończyć się wizualną katastrofą na żywo, ale to była katastrofa taka okiełznana, w sensie ona nie była aż tak chaotyczna i dostaliśmy fajną, ale no mimo wszystko mega kiczowatą całość. Coś jeszcze przychodzi wam do głowy z tamtych ostatnich edycji fińskich preselekcji? Wydaje mi się, że szczególnie 2017 rokiem wyczerpaliśmy ten temat. Jeszcze była Kuma Jaba. Kuma Jaba nie było śmieszne, to było... To było... Średnio zrozumiałam generalnie, tak to podsumuję. Okej, okay, a możemy zostać przy państwach, powiedzmy, na górze mapy. Dlatego, że mamy kraj taki jak Norwegia, który dostarcza nam zazwyczaj preselekcje na dość wysokim poziomie, ale w tych preselekcjach znajdą się utwory czasami, które są mocno charakterystyczne.
Warto powiedzieć, że w 2015 roku to była ostatnia edycja w norweskich preselekcjach, kiedy mieliśmy nielimitowaną liczbę osób na scenie. Znaczy chyba ta liczba osób to było gdzieś 100 osób, 100 osób. No i było tak, że na przykład Tori Betan, czyli była zwyciężczynią Eurowizji z 1982 roku, wciągnęła sobie na scenę jakiś 100-osobowy chór dziecięcy. No ale mieliśmy piosenkę pana Steismana, który będzie prowadził tegoroczne norweskie preselekcje. Kozanie, co się wydarzyło na scenie do Ex Tore Pizza? Gdzie stało do tego? And Gold Steak Pizza. Co tam się wydarzyło na żywo? Oglądałeś przed show i byłeś zdziwiony. Lepsze pytanie, co tam się nie działo, a nie co się działo, bo tam się działo wszystko. Tam i to było doskonałe. Tam było tyle osób na scenie, że ciężko było się ogarnąć, co się aktualnie dzieje na tej scenie. Tak to ujmę. Posłuchajmy sobie fragmentu tego wspaniałego utworu. Który... ciekawy bardzo. Dokładnie, dokładnie. Bardzo interesujący. Zwróćcie uwagę w ogóle w tym momencie na orkiestrę, która będzie tam skakać z tymi batutami wszystkimi i skrzypcami do góry do piosenki o pizzy. Wspaniali poważni ludzie. I doskonała muzyka również. Ale idąc trochę bardziej w kierunku, które my mogliśmy pamiętać te preselekcje z oglądania, będąc naocznymi świadkami tego show, pojawia się na przykład 2016 rok i bardzo nietypowa propozycja. Co to był za utwór? 2016 to był utwór. Jest oczywiście utwór Laika od The Hungry Hearts i Lisa Dylan. I mieliśmy. Jest absolutnie ikoniczny. Jak już mówiliśmy o słowie ikoniczny, to jest definicja słowa ikoniczny. Mieliśmy panią, która wjechała samochodem na scenie i to samochodem, który się poruszał, nie w przypadku pewnie na usceliki, która tam się pojawi w przyszłości, której auto się nie poruszało, ona musiała się wyczłukiwać z tego samochodu, psując piosenkę, która była spokojnie na pojechanie na rewizję. Nieważne. Tutaj mieliśmy losowe, dziwne, różowe panie, do tego autko i doskonałą muzykę w stylu takich lat 70. Wspaniałe, cudowne, kapitalne. A w którym momencie zaczęła się wasza przygoda z Norwegią? Podejrzewam, że to był rok 2017 czy 2018, Nicolo. No ja realnie Norwegię dosyć ignorowałam jako preselekcję, bo one jakby przed tą jakby reformą z półfinałami dla mnie nie były zupełnie jakby muzycznie atrakcyjne, więc ja pamiętam w 17. Znaczy w 17 pierwszy raz znałam stawkę, bo generalnie to był mój pierwszy sezon selekcyjny, ale nie oglądałam ich wtedy. W 2018 roku też nie oglądałam. Pamiętam, że byłam wtedy na lotnisku i parsknęłam na głos, że oni wysłali rybaka z tym czymś tylko. To jest taki mój flashback z 2018. 2018, nawet... pani, która się wywaliła na scenie. Zapomnieliśmy o tym. I potem w 2019 to już tak bardziej, bo jednak Kano było wtedy, który pokochałam od pierwszego usłyszenia, to gdzieś tam trochę bardziej mnie interesowały wtedy te preselekcje, ale nie ukrywam, że bardzo Norwegia zyskała dla mnie wprowadzeniem półfinałów, bo no są dużo atrakcyjniejsze te preselekcje teraz do oglądania i muzycznie też uważam, pomimo powiększenia stawki, że one są dużo lepsze niż te takie okrojone sprzed paru lat. A o tym, jak te preselekcje są dobre, pokazują takie utwory jak na przykład Big Daddy Carsten, który to powinien reprezentować Estonię. Boże, Norwegię, nie Estonię. Już Estonię, ale Estonię już było, uspokój się. Jakby, no wiecie, nie jest dość. Nigdy za wiele Estonii. Ja naprawdę, w sensie Big Daddy Carsten był chyba moją czołówką muzycznie z tego półfinału. Po czym na scenie wydarzyło się, no wiecie, co się wydarzyło na scenie wtedy. To był występ iście spektakularny. To był występ przez duże W. To był występ. To był dokładnie. Zobaczmy. Wielki występ. Ten występ. Wielki jak
Wielki, jak wielki, jak wielki Big Daddy. I oglądając to miałem vibe losowego Australia Decides, które też mniej więcej jest utrzymane w tych klimatach przez ciąg trwania tych preselekcji, które na szczęście już nie będą istnieć. Wspaniałe. Co tam jeszcze mogło nas zachwycać z tych norweskich preselekcji z półfinałów przede wszystkim z ostatnich lat? Moją ulubioną piosenką, która niestety została w norweskim półfinale, jest My Life Is Okay od legendy norweskiej sceny, jaką jest Katil Stokken. Doskonała muzyka. To jest utwór z ważnym przekazem. Napełniający człowieka optymizmem. Jakby ja mimo wszystko jest mało starszych ludzi w norweskich preselekcjach. Tylko, że no, jeżeli wszyscy starsi ludzie brzmią mniej więcej w taki sam sposób, no to... Ojoj. To może faktycznie jest jakiś powód, dlaczego ta stawka jest stosunkowo młoda w przypadku tej regii. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy takiego Kittila. Z całą pewnością potrzebujemy takiego Kittila. To jest wielki, wielki, unikalny artysta i bardzo dużo ciekawostek można odkryć, patrząc się na to, co jest na okładce tego utworu i z czego jest zupełnie zabrany emblemat, który znajduje się na okładce. Możecie zrobić śledztwo dziennikarskie. To odkryjecie ciekawe rzeczy, ciekawą literaturę, która jest powiązana z tym utworem. Wiecie, jakby to wszystko się łączy tak samo jak mumia z panem Jenanem z Serbii. Ale dzięki temu, że powiększyły się preselekcje, jest miejsce także na takie utwory wybitne jak Wiśniaki i Tuveja, która tworzy absolutnie wspaniałą sztukę i ich sztuka również została totalnie niedoceniona, co jest absolutnym, absolutnym skandalem po prostu. Doskonała muzyka. To jest kolejna doskonała muzyka, która przepadła nam niestety w półfinałach. Jeszcze jedną taką doskonałą muzyką, moim zdaniem, która pada w półfinale, jest Trollfest, Dance Like a Pink Flamingo. I to jest żenujące ze strony Norwegii, że tego nie przypuścili. No, to, co panowie zrobili na scenie, mnie przekonało i jest mi bardzo przykro, że Norwegów nie przekonało. Ja muzycznie naprawdę lubię tą piosenkę, szczerze powiedziawszy. Ja właśnie miałam to powiedzieć, że to muzycznie było w porządku, tylko znowu na scenie działo się dużo. Ale więc działo się w taki sposób, że to przerosło. Miało smak, szczerze powiedziawszy, dla mnie. To nie był jeszcze ten poziom takiej abstrakcji występowej, który się czasami zdarza. Bo oni jednak śpiewali tam o tych flamingach, to nie było takie tam bez powodu, że oni się tak poprzebierali, ale chyba jednak to było za dużo mimo wszystko. Mają za niską tolerancję ci Norwegowie. Wspaniała muzyka. Równie wspaniali byli panowie z zespołu, który startował w preselekcjach z utworem Alt Dead Dare. To jest utwór Landevent in Helter, jeżeli się nie przejęzyczyłem. To jest zespół, który ma w swoim składzie m.in. pana prowadzącego edycji tych preselekcji na 2023 rok, czyli Stesmana, tego od pizzy, którego wcześniej widzieliście. Ale ma też w składzie na przykład ojca Tomiego Ingebrigtsena, czyli takiego norweskiego skoczka, który był rywalem Marusza.
dość dużym. Więc połączenie tego, połączenie takich wielkich nazwisk sceny, danie im utworu, który był, brzmiał jakby był napisany podczas imprezy i to tak całe zgłoszenie wyglądało, jakby było napisane podczas mocnej imprezy. Bardzo szanuję, ja mimo wszystko lubię tę piosenkę, aczkolwiek z całą pewnością ci panowie zasługują na znalezienie się na tej wspaniałej liście wspaniałych studentów po selekcji. Nikola, może powiesz o Kimie, naszym przyjacielu, znaczy postaci, która ma taki sam pseudonim jak nasz przyjaciel, ale nie o tym, to o którym... To nie jest nasz przyjaciel. To nie jest nasz przyjaciel, ale nie, tym, właśnie, który ty chciałaś. Tak, ja w przypadku pana Kima po prostu zastanawiam się, z kim on z norweskiej telewizji się zna, albo na kogo ma jakieś niewygodne materiały, że on z takimi piosenkami dostaje się do stawki. Tylko tutaj, w naszym przypadku, my sobie porozmawiamy o piosence La Melodia, bo tutaj występ również był bardzo warty uwagi. Pan Kim chyba wzorował się na Alinie Neczajewie, tak mi się wydaje, i muzycznie, i występowo, tylko troszeczkę wyszła mu karykatura Aliny Neczajewy, więc nawet nie wiem, jak to skomentować tak naprawdę. Mam Zobaczmy nadzieję, że to. Już odpoczniemy od niego w tych preselekcjach. Zaraz, bo on był trzy razy, dwa razy? Dwa razy chyba, bo on był jeszcze pewno, z jakąś panią. Dwa na pewno, bo był właśnie, był w duecie raz, no i solo z tym z tą. Ale jakby na za każdym razem ten poziom tych piosenek jest bardzo podobny i bardzo, 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 bardzo duet, niski. Tak. Tak, posłuchajmy. I oto był ten utwór. Nie życzę wam, żebyście go pamiętali, ale powiedzmy, że wystarczy to, co usłyszeliście. Czy mamy coś jeszcze, jeżeli chodzi o Norwegię, do powiedzenia? W tych preselekcjach czasami zdarzają się utwory, które są ciekawe, ale myślę, że mimo wszystko tych parę przykładów nam pokazuje, że Norwegowie potrafią być specyficzni właśnie pod takim względem, ale ja szanuję te utwory, one dodają takiego zainteresowania tym norweskim preselekcją. Jeszcze może bym trochę powiedział o utworze How About Mars, który tutaj można wskazać. To był utwór, który... Ja też lubię ten występ, w sensie Nikola uważa, że to jest jeden z występów, który był totalnie przesadzony, ale ja będę tego bronił. Ja uwielbiałam studyjkę. Ale ja ten występ też lubię. Nie, ja nie lubię tego występu. Nie, tam po prostu, naprawdę było po prostu, telewizja się zapytała tej pani, jakie chcesz wizualne, jakie chcesz efekty. Tak. I tam było po prostu wszystko i przez to było już za dużo i ja się wcale nie dziwię, że ona odpadła w tym półfinale, bo to już było męczące po prostu po pewnym czasie. Ona tam się kręciła, te wizuale, jakieś efekty, coś, tańczyła. No nie tędy droga, bardzo dobrze. Znaczy piosenka okej, sama w sobie, studyjnie, ale występ... Nie, za dużo. Jeszcze wracając na moment do pana Kima Wigarda i przechodząc do kolejnym pytaniem. Właśnie nasz moderator Nikodem zwrócił uwagę, że pamiętaj, hejtuje mu pana Kima Wigarda i jakby Nikola zastanawiała się, kto lubi pana Kima Wigarda, to podejrzewam, że właśnie mamy pierwszego członka komisji norweskiej preselekcji. O, istnieją tacy ludzie. Okej, okay, dobra. Ci sami, Żeby którzy oglądają FDC z całą pewnością. No tak. No ja nie rozumiem tej sztuki. Okay. Pana Kima Wigarda też. Aha, jest więcej wśród naszej moderacji ludzi, którzy mają... Tu znalazłem człowieka, który ma na przykład Kima Wigarda na piątym miejscu ogólnej topki swoich preselekcji, z całych norweskich preselekcji. Tak, czyli misja Kim Wigarda wizja. Misja Kimu wizja, dokładnie. Dobra, no. Ale trzeba robić czystki moderacji za chwilę tutaj. Dokładnie tak. Przejdźmy może do Łotwy. Tutaj łotewskie preselekcje są specyficzne, tu nie mamy za wielu fragmentów, ale... Ale tu można powiedzieć o
o etapie castingów, które też się pojawiają w przypadku Łotwy i też były publikowane wszystkie piosenki przez parę lat. To jest jakby doskonały wzór Mołdawii i Białorusi i w sumie Rumunii ostatnio też, jakby te kraje już idą w własnym kierunku. Ale był taki moment, 2018-2019. W 2018 oni puszczali studyjki wszystkich zgłoszeń na YouTube'a. To też właśnie specyficzna polityka. No a w 19 wrzucili wszystkie nagrania z castingów. No i wśród nich znalazła się pani Waterflower i utwór Grow, która opierała się na tym, że pani sobie śpiewała dziwną piosenkę. Panowie z jury byli zażenowani. No, pani była, powiedzmy, tamtym wcieleniem Miss Katie Love, jak na standardy roku 2019. Posłuchajmy Grow. Doskonała muzyka, na którą po prostu nie byliśmy gotowi jako społeczeństwo. Ale co jeszcze jest warte podkreślenia, ona podobno się zgłosiła do Polski później z tym. Albo przynajmniej fani do niej pisali i pisała, że to rozważy, ale wydaje mi się, żeby koniec końców wysłała to też do polskich preselekcji, bo wyobraźcie, nie było sobie, że polscy jurorzy wtedy. Polscy jurorzy, nie wiem, Marek Środki sobie siedzi na słuchawkach w domu, dostał 300 piosenek i nagle słucha What's Wrong? I widzi panią, która niesie donicę. Ja myślę, że byłby zachwycony. To po długim dniu taką piosenkę na przykład sobie posłuchać, ja myślę, żeby przyjął do preselekcji. Rok później mieliśmy cały czas występy z castingów publikowane i wśród tych występów z castingów był taki pan, który był takim mocnym desperatem łotewskim i to pan Marek Łzrywa, który się nie dostał do preselekcji i chyba sobie odpuścił albo go nie przyjmują cały czas. Ale warto powiedzieć o piosence, którą ja kocham i którą Łotysze chcieli na Eurowizję mieć i ja też ją chcę i Łotysze mieli rację. Katrinę Diamante i Wum Bum Daba Daba Wum Bum Harbit. To jest doskonała muzyka. Popowiedz jak skończysz. Czy ja mam zrobić cover, bo nie mam fragmentu. Ja myślę, że powinniśmy przejść do kolejnej piosenki. Powinniśmy przejść do kolejnej piosenki z preselekcji Łotwy. I to będzie ode mnie. O tej piosence wum, dowiedziałem się dzisiaj. Wum, wum, nie, to nie jest to. Ja o tej piosence dowiedziałem się dzisiaj i jestem zafascynowany. I to jest piosenka Stop the War U2 od Riga Reggae. To jest absolutnie... Nie wiem, w którym to było roku. W 2018. 2018. Nasz moderator Bartek był wielkim fanem tej piosenki. W 18 mieli to, mieli Funny Girl. Jakby to wysłali, to by weszli do finału. I by ten finał wygrali nawet. Zgadzam się. Zgadzam się z tym. Ale ja powiem, to szanuję Łotyszy, bo oni na przykład w tym roku w preselekcjach nawet nie wybieraliśmy jednej piosenki, bo oni całe praktycznie na... W top 6 mieli 4 Joe Grantries, więc jakby Łotwa idzie w kierunku... Top 5 Tele, były 4 Trolle i Aminata, bo potem tam żyli parę uwaliło, ale top 5 Tele to były 4 Trolle, czyli... No, czyli ci Tizeni, którzy pojechali, tam wiecie, Shihi, You and Me, tam Rich Idzi, jeszcze coś tam i Aminata była w tym top 5, więc Łotysze lubią taką muzykę, szanuję. Portugalskie jury tak, też lubi taką muzykę, jak widać, bo nagrodziło. Tak, bo dali Citizen 12 za Citizeni w półfinale, więc zachwycili się piosenką o... Nie powiem o czym, bo Kozan lat 8 tu siedzi. Mateusz, bo chcesz tu powiedz o czym. O warzywkach i w ogóle o zdrowym odżywianiu. No właśnie. Zdrowe odżywianie jest bardzo ważne. Ja jestem właśnie młodym człowiekiem, a młodzi ludzie powinni się dobrze odżywiać, mieć siłę do życia. Te brzydkie słowa, co tam były, to pominiemy, bo Kozan Lutracem tu jest. Ale portugalskie żyli, bo zachwycone. Oni o kotach mu śpiewali. Ja nie wiem, o co ci chodzi. Tak, właśnie tak. Dobrze. Przejdźmy może do Szwecji, która też jest tematem praktycznie na całą inną rozmowę. Ale chcemy zwrócić uwagę na jeden utwór z 2017 roku, który absolutnie kochamy.
Jest to utwór od zespołu Deveddu i to jest utwór Road Trip, czyli jak dla mnie totalnie jedna z najlepszych Joe Grantów, takie jak kiedykolwiek sobie widziałem. Prześwietny utwór i to i muzycznie, i śmieszkowo uwielbiam. Całkowicie uwielbiam i posłuchajmy fragmentu. Doskonała muzyka. I biedactwo, że Wandrze zostali. Tak, ja uwielbiam generalnie ten utwór, zawsze jak nie mam humoru, jak coś mnie zdenerwuje, to włączę sobie to i po prostu w tym momencie, jak oni siedzą w tym aucie i zaczynają tak kiwać tymi głowami w rytm tego bitu z refrenu, to ja zawsze po prostu się uśmiecham i zawsze mi to poprawia humor. Kocham absolutnie, szkoda, że trafili Wandrze akurat na F.O.N.O. Panów, którzy no wtedy sobie poradzili, później troszeczkę już gorzej na Melfeście im szło, ale wtedy niestety właśnie wyrzucili ich w Andrzej. Bardzo szkoda. Przypominamy, że to był jedyny finał Omara Rudberga i Oscar. Jezu. Czy ja zamieniłem nazwiska? Nie. Omar Rudberg i Oscar Ernesta, dobra. Okej, okay, czyli dobrze. Wielkiego aktora Netflixowego, młodzieżowego, z którym ludzie noszą sobie koszulki, który w momencie wydania serialu był najbardziej trendowaną osobą na polskim Twitterze. No i ten człowiek, przypominamy, w tym roku jeszcze kończącym się, przegrał z losowym panem dziadem śpiewającym bu bu halabalu, ta 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 halabalu. Doskonała muzyka. To również była. Wiadomo, że on wyszedł przez to, że się zepsuł system, ale anyway, no jakby wiadomo, Omar Rudberg chciał pojaśnić chyba na kolejne 10 lat. Chyba, że znowu wróci i znowu flopnie. I znowu trafi na potężnego dziadka i... Na Hasa Andersona by mógł trafić. Na Hasa Andersona by mógł trafić. Z całą pewnością. Nie. Hasa by mógł wrócić, to się zgadza. No, jakby... Ale Szwecja nie ma takich spektakularnych utworów, takich czołgujących, typowych. Jakby są postacie takie jak na przykład Kadiatu, która zaskakuje wszystkich swoją energią i chęcią życia, porównywalną z serkiem albo kostką mydła. No jakby coś pomiędzy. Albo ona zrobiła z tego joke entry, tak to ujmiemy. Nie, no, joke entry to by na przykład panowie Rolands, którzy wyrzucili takiego pana jednego, to nasz ulubiony z Hubertem filmik, wyniki Melfestu, półfinału. My znajdziemy ten filmik, Nikola, możesz opowiadać tak, to był 2018 rok chyba, byli panowie Rolands, czyli no takie typowe joke entry dziadów i był pan Elias chyba miał na imię. Elias taki młody chłopak z sympatyczną popówką, no i oni zostali we dwoje do wyczytania direct i pan Elias tam był już taki bardzo pewny tego, że on wejdzie do tego finału, po czym prowadzący czytałem melodii numer ileś tam i to był właśnie numer panów Rolands, a nie jego. I potem Rolands pisała brytyjska prasa, że to są kandydaci do wygrania Eurowizji. Oczywiście, że tak było, ja się zgadzam totalnie. Mamy Eliasa Bassa i Rolands, więc zapraszamy was na 50-sekundowy spektakl z najbardziej zawiedzionym człowiekiem, jakiego prawdopodobnie widzieliście w swoim życiu, tylko ja muszę to znaleźć. O, tu się zgadzam, bo ktoś napisał, że Ewy to prawdziwe zwycięszczynie Melfestu 21. Ale Ewy nie są... Święte słowa. Tak. Ewy nie są śmieszne, Ewy są wspaniałe po prostu. Ale...
Ja przez wiele lat myślałem w sumie, że ten pan wokalista Rolands to tak na niby zemdlał, ale jak się okazało, to w rzeczywistości to się wydarzyło. Jakby wielkie emocje, wielki artysta. No chyba tak. Ale? No chyba tak. Nie, no ja myślałem, że to było tak. Bo jak gdzieś czytałem ostatnio, że... Znaczy jakby nie robiłem research odnośnie tego jeszcze do końca, więc nie traktujcie tego jako na 100%, ale wydaje mi się, że naprawdę zemdlał tam. Okej. Okay. Wielki artysta. No każdy się cieszy inaczej. To jest fajna cieszynka w sumie, tak w sporcie powinna być wykorzystywana. Siufu. Okej. O Szwecji można powiedzieć jeszcze więcej, ale ja bym zwrócił uwagę na pewien zespół. Wspaniałe artystki. Habibi, habibi, come on everybody, dance with me. O tak, doskonała muzyka. Doskonała muzyka. Dolly Style, czyli zespół, który startował w preselekcjach 3 razy za każdym razem w innym składzie. Takie szwedzkie M3, tylko jeszcze wspanialsze. Album, takie słuchanie albumu Dolly Style sobie zrobił. Wspaniałe artystki. I Roller Coaster, i potem Habibi. Nie, 2 razy startowały. W 17 chyba nie było, nie? Nie było. To 15 i 19. No to dwa razy doskonała muzyka. A Habibi, no to wiadomo, bujało. To powinien być finał. Absolutnie. Od jakiejś tam bieda Szwecji przejdziemy może do Czarnogóry. Który to kraj jest wspaniałym krajem. Który to kraj robi preselekcje bardzo rzadko, bo my tak naprawdę opieramy się... Tęsknimy za Montewizją. Opieramy się o 2 edycjach. Montewizji. 2018 to była najbardziej spektakularna edycja. Zaraz, kiedy była koperta nie do nieba? To 19. To wróć... to może powiedzmy o 18, jeżeli chodzi o występ Demolek najpierw, a potem wrócimy do 19 i do... dziwnych rzeczy, które się działy podczas tej preselekcji, bo to były interesujące. No przecież to były te same preselekcje. Koperta do nieba to był 19, mi się wydaje. Można to sprawdzić, a ja wam oddaję... W 19 jedno i drugie było, bo ja w 18 nie oglądałam Montewizji, jak Jezu, Demol to było 19, faktycznie. Tak, Demolki wtedy były koperty z nieba i wycieczka z misek do Tel Awiwu. Tak, tak. To było 18 wszystko, to jednej było. 18 to były preselekcje w hotelu, z tego co pamiętam, z playbackiem. Tak, przepraszam, wtedy. Tak. Pomyliłem się lata. Okropnie. Więc pozachwycamy się 2019 po prostu. To po 18 nie ma nic ciekawego. Zwycięzca też nie był szczególnie ciekawy, ale posłuchajcie sobie i zobaczcie przede wszystkim to, co pewnie już widzieliście kilkukrotnie, czyli Demolki i Pięciolinia. To było przed legendarnym fińskim DJ-em, przypominam, w maju. Doskonała muzyka, wspaniali artyści, młode talenty po prostu. W tych preselekcjach była jeszcze jedna postać, której młodym talentem nie można określić, ale miała spektakularny występ. Jak się nazywała ta pani? Jezu, Andrea Demirowicz. Świetna piosenka, absolutnie świetna piosenka. Obrabowali ją. To jest straszne. Znaczy, trochę sama się zobradowała. No dobra, sama się zobradowała, ale to już inna kwestia. Znaczy, nie żeby Demolki wyglądały super na żywo, więc jakby to nie powinien być problem. Ale pamiętam te piski na trybunach wtedy, Jezu. Tam publiczność szalała na tych Demolkach, jakby oni po prostu mieli piosenkę, no to 5 Eurowizji, tam były takie krzyki, jak tam mówili coś o Demol i albo w trakcie głosowania, ja to pamiętam. Mówię, no co się z nimi dzieje? Jeszcze jak zobaczyłam tą Pięciolinię, a oni po prostu nadal, wow, Demol, super. Chyba czuli, że oni po prostu są materiałem na skończenie przed Darudę na Eurowizję. Oni po prostu to czuli, że im się to uda, że legendarny DJ skończy za tymi młodymi talentami. Stąd była taka ich po prostu euforia wtedy na publiczności. Oczywiście. Posłuchajmy sobie Andrei Demirowicz. Świetny utwór, fatalny występ. Widzieliście to, co my niestety musieliśmy oglądać wtedy, bo poza tym to te preselekcje były nudne, a jeżeli chodzi o piosenki, ale prowadzenie tego, ale amatorskość tego w ogóle doskonałe. I legendarne. Doskonałe. To,
my oczekujemy na wyniki, a nagle ich zaczynają losować. Co zaczynają losować? Wycieczka do Tel Awiwu to była, tam oni położyli takie miski i tam jakaś pani losowała numerki i ci widzowie, którzy mieli te numerki, wygrywali wycieczkę do Tel Awiwu. No genialne, szkoda, że w polskich preselekcjach nie losują takich wycieczek z misek, to bo naprawdę byłoby bardzo takie udoskonalenie show, bo spektakularne, później podanie wyników było równie spektakularne. Gdy koperta pojawiła się z sufitu, no po prostu Czarnogóra wyprzedziła wszystkie inne kraje pod kątem innowacyjności ich show. Wiecie, ja bardzo lubię, jak rzeczy spadają z sufitu. Jeżeli to są artystki, to również. Ale no jakby koperta spadająca z sufitu jest... była spektakularna. Ja mam dla was już przygotowane miski. Koperta to sobie musicie zobaczyć sami. Ta Montewizja w bardzo dobrej jakości jest wrzucona na YouTube'a przez telewizję czarnogórską. No ale no, polecam tę preselekcję. Ja tęsknię za Czarnogórą mimo wszystko. Przypominam, że oni w tym roku mogli mieć piosenkę, z którą byli w stanie zrobić solidny finał, po czym się zdecydowali wycofać. Wspaniały kraj. O Czarnogórze nie jesteśmy w stanie zbyt dużo powiedzieć, więc przejdziemy do Danii, która będzie ostatnim krajem, który omówimy dzisiaj, na dzisiaj, bo idzie nam to dość wolno, a jednak wolimy szczegółowo sobie omówić kraje, podzielić się wszystkimi naszymi wspomnieniami z tymi preselekcjami, więc... Zrobimy drugą część kiedyś. Zrobimy drugą część, więc jakby fragmenty są, ogłosimy wam kiedy. Nie jakoś super pewnie szybko, ale podcast będzie podzielony na dwie części, to z całą pewnością, bo już ponad 2 godziny siedzimy. Okej. Okay. Tak, Nikola wygląda jak Oksana Węgiel. Oczywiście, że wygląda. Sprawdźcie jeszcze Kamilę Żuk. Dania. Kiedy zaczęła się wasza przygoda z Danią? No, moja przygoda z Danią zaczęła się tak jak podobnie do tak naprawdę wszystkich przygód z wszystkimi państwami, czyli właśnie z 20. I zapomniałem, że ty masz 8 lat, no tak. Ja wiem, że mam 8 lat i głównie dlatego. I właśnie z 20 roku mamy zapisaną w naszym notatniczku piosenkę Human od Jasmine Rose i Roxor Loops. Nicolo, co to były za preselekcje w ogóle wtedy? Ja pamiętam, my oglądaliśmy te preselekcje, wtedy już sobie rozmawialiśmy i pani Jasmine była wtedy faworytką bookmacherów do wygranej. Znaczy generalnie pani też mówi, że albo ona, albo Bentan, ale bookmacherzy zaczęli bardziej być za nią, później Bentan wystąpili. Nic tam szczególnego nie mieli na tym występie, więc troszeczkę wszyscy byli rozczarowani. I później oni, pamiętam, byli ostatni, Jasmine z kolegą. I wydarzył kolega, się ten występ. Kolega to był reprezentant Belgii z 11 roku, jak coś. Tak, to też jest warte dodania. Doskonała muzyka słuchalna. Dobra, kontynuując. No i wyszli na tą scenę i wydarzyło się to. I my byliśmy jak... Co? A bookmacherzy byli jak wow, i jej kursy po prostu jeszcze zmalały, chyba po prostu, nie pamiętam ile tam było, 10% już. Grubo do wygrania, a bookmacherzy po prostu widzieli inny występ niż my, tak mi się wydaje. Dokładnie tak. To jest dla mnie bardzo ciekawe, ja muszę, chciałbym do tego wrócić. Bookmacherzy prezentowali się tak, że Jasmine Rose miała do wygranej 43%. A występ wyglądał następująco. No jakby ja czegoś nie zrozumiałem, ale w ogóle te preselekcje były bardzo ciekawe z takiego, nie wiem, trochę społecznego punktu widzenia, bo to była pierwsza w ogóle na świecie, pierwsza w ogóle w Europie impreza na taką skalę, która została rozegrana bez publiczności. Bo w ten sam dzień były organizowane, z tego co pamiętam, to była Dania na pewno. Dania, finał Melfestu i Portugalia. I Portugalia jeszcze. Portugalia to wiadomo, tak małe studio i w ogóle, więc to jest mały problem, ale finał Melfestu był organizowany z pełną publicznością, tam był full ludzi. Dania była robiona bez publiki i to zepsuło koncepty praktycznie wszystkich występów. No i to był praktycznie początek takiej odczuwalnej pandemii w Polsce, na świecie ogólnie, w Europie, tutaj, dla nas. No jakby widać było, że to zaczęło nas dotykać i te preselekcje były straszliwie dziwne do oglądania, w sensie...
Ja naprawdę, to są akurat historie jeszcze preselekcji, ale nie z uwagi na jakiś super poziom, bo ten poziom nie był super, chociaż preselekcje były niezłe jak na duńskie preselekcje, bo w końcu nie wyrzucali wszystkiego, co dobre na pierwszych etapach, tak jak robią to teraz, kiedy jak ktoś jest za bardzo znany, to out. Co jeszcze mamy ciekawego, jeżeli chodzi o Danię do wskazania z ostatnich lat? Te u twoich Ja wiem, co jest. Bo my tego Full defect? Nie zapisaliśmy, ale mi się to przypomniało. Przecież ja to jest największe obrabowanie chyba w historii preselekcji Danii. No, przepraszam was bardzo. Ja nie rozumiem fenomenu Ready. Przepraszam dla niektórych użytkowników naszego serwera Discord, których właśnie uraziłem. Ale Full Effect powinno moim zdaniem mieć to w kieszeni, a Dania im to bezczelnie odebrała. I to jest ogromna hańba dla tego narodu, moim zdaniem. Tak, tak. Dokładnie tak, ale oni tak. Naprawdę byli dobrzy na żywo, w sensie to miało super energię. Super na żywo, no. I jakby ta piosenka no, była dziwna, była taka, no, że to jest takie typowe Love or Hate It. Więc mnie naprawdę rozczarowało to, że oni do superfinału nawet nie weszli, po prostu byli robs totalnie, a Ready, no to pozwolę sobie zostawić bez komentarzy. Jakby na Eurowizji nie da się robić nic z niejakością, a no Ready to jest synonim niejakości. Nawet jeżeli coś denerwuje 80% ludzi, to te 20% się spodoba i będą głosować. No a tutaj w przypadku Ready pozwólmy sobie zostawić to bez komentarza. Okej, okay, dobra. Jesteśmy dzisiaj po 2 godzinach i 20 minutach naszego podcastu. Ta część, która całość pójdzie oczywiście na streamingi, więc będziecie mogli to otworzyć. Ten live w tej wersji znika na niepubliczny, ale będziemy go wrzucać jeszcze raz, więc na spokojnie. Ja bardzo dziękuję dzisiaj za obecność Nikoli i Kozanowi. Oraz naszym dwóm gościom, czyli Mateuszowi, który nam wchodził z buta po prostu, i Piotrkowi, który też tutaj nam pozwolił zrobić. Tłumaczył nam w końcu występ pana z Beowizji. No, robił egzegezę występu. To była egzegeza występu. Tak. Dokładnie tak. Okej, okay, będziemy. To nie jest koniec oczywiście tego. Mamy wszystkie fragmenty, mamy pozostałą część notatek. Będziemy się słyszeć w przyszłości i dokończymy sobie ten podcast, który może już nie będzie świątecznym, może będzie noworocznym, czy coś w tym stylu. Okej, okay, jeszcze raz bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Będzie wszystko na streamingach w ciągu najbliższego czasu i sprawdźcie nasze wszystkie media społecznościowe i do usłyszenia do następnego razu. Łukam, żartą, szumla, kuszę, tak, opróż...